Witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym naszym wykładzie w tym sezonie w superserwisie NTN. Bardzo jesteśmy oczywiście wszyscy, nie tylko ja, wdzięczni Wojtkowi za udostępnienie lokalu, który coraz bardziej napełnia się sprzętem, a jak wiadomo, tego sprzętu na rynku jest całkiem sporo. Więc dzisiaj zrobimy taki krótki pokaz, jakie mamy rodzaje nart na rynku, na których nartach, w jakich warunkach najlepiej jeździć. Odpowiemy sobie na bardzo trudne pytanie. Czy jedną parą nart da się opędzić cały sezon? Bo to jest pytanie, które w zasadzie jest najbardziej powszechne w pytaniach, które ludzie stawiają. Chciałbym mieć narty, które są mleczną krową, która jednocześnie, nie wiem, znosi złote jaja. I takich rzeczy po prostu nie ma. Natomiast ja nazywam się Tomek Kurdziel, jestem redaktorem naczelnym magazynu NTN, współwłaścicielem tegoż przybytku i na nartach jeżdżę od w zasadzie, nie wiem ile Marku było lat, kiedy przejąłem twoje narty, myślę, że miałem z 6 albo 5 co najwyżej. Od roku 85 testuję, 1985, to już było w zeszłym stuleciu, testuję narty. Najpierw testowałem, dlatego że pracowałem w Norwegii, mieszkałem w Norwegii przez dłuższy czas. W Norwegii pracowałem w firmie, która sprzedawała narty Dynamika, buty Kabera i wiązania Gece. Już w ogóle połowa tych firm, za wyjątkiem Dynamika, który jeszcze gdzieś się tam pojawia, ale wyposażenie Scotta, czyli na przykład kaski, gogle i tak, i ochraniacze Scotta, więc Scott ma się dobrze, natomiast Gece przerzuciło się na produkowanie zamknięć do drzwi, a firma Dynamic jeszcze gdzieś tam od czasu do czasu się pokazuje. Jest w tym samym konsorcjum, które prowadzi Atomika i Salomona, więc tam jeszcze te narty Dynamika gdzieś coś jeszcze się można zobaczyć, natomiast buty firma Kaber została kupiona przez Rossignola i obecnie występuje pod nazwą Rossignol, aczkolwiek Rossignol przejął bardzo dużo tak zwanego know-how z Kabera, to znaczy w Kaberach jeździł akurat Ingemar Stenmark i on im bardzo dużo doradzał, w związku z czym te buty od samego początku miały taki, mówię o butach Rossignola, miały dobry start, dlatego że były jakby kontynuacją sukcesów Kabera. Włoska firma Kabera? To była tak, włoska firma. Później i właśnie tam zetknąłem się po raz pierwszy z testowaniem nart, dlatego że tam był taki zwyczaj, że na początku każdego sezonu wszystkie osoby z branży, które sprowadzały do Norwegii sprzęt, robiły meeting na stoku ze swoim wyposażeniem i można było pojeździć na nartach konkurencji i zobaczyć, co konkurencja robi. I nagle się okazało, że między tymi nartami były naprawdę bardzo wielkie różnice. W tamtych czasach, czyli w latach 80. ubiegłego stulecia, te różnice były tak ogromne, że w zasadzie można było powiedzieć, że na jednych nartach jeździło się wspaniale, a na innych z trudem można było zjechać. Naprawdę, różnice w dzisiejszych czasach, choć są znacznie mniejsze niż było to kiedyś na rynku. W zasadzie dzisiaj na rynku nie ma złych nart. To, co jest, to są narty źle dobrane. I to jest jakby najważniejsza rzecz. Bardzo, bardzo niewiele, naprawdę bardzo niewiele produktów to są produkty słabej jakości, produkty, które nie powinny się znaleźć na rynku, albo produkty, które zostały wytworzone po to, żeby w pośpiechu, po to, żeby na przykład wprowadzić na rynek narty, jak to miało na przykład miejsce z rockerem, że nagle firmy wprowadzały na rynek narty z rockerem, choć wcale nie były do tego gotowe. Te narty nie były wystarczająco mocno przetestowane, no i dochodziło do tego, że kilka konstrukcji było, powiedzmy, mniej udanych. Później jeździłem dla kilku magazynów narciarskich jako tester, a w tej chwili od 14 lat organizuję i prowadzę swoje własne testy do magazynu NTN. Niektórzy z Państwa byli już na tych testach, więc wiedzą, jak to się odbywa. Staramy się to robić bardzo, bardzo, po pierwsze, przejrzyście. To znaczy wszyscy ludzie zainteresowani z branży mogą na nasze testy przyjechać i zobaczyć, jak to się odbywa, bo to jest bardzo istotne, że nie mamy nic do ukrycia. Po drugie, zawsze staramy się dobrać grupę ludzi, która jest to tak zwana grupa reprezentatywna. Wiadomo, że wśród tych naszych testerów są również ludzie, którzy kiedyś jeździli zawodniczo, którzy nierzadko byli mistrzami Polski, ale są też ludzie, którzy są na dobrym, przynajmniej na dobrym, ale amatorskim poziomie. I moim zdaniem jest to bardzo istotne, dlatego że te osoby też mają wiele ciekawych spraw do powiedzenia.
swoich obserwacji na temat tego, jak narty się powinny zachowywać. Bardzo ciężko jest osobom świetnie jeżdżącym, na przykład z dużą praktyką zawodniczą, oceniać narty dla średnio zaawansowanych, bo te narty dla nich w większości przypadków są zbyt mało dynamiczne, nie trzymają itd., itd., więc dobrze jest mieć naprawdę całe, a przynajmniej część spektrum narciarzy, którzy poruszają się po trasach, bo wtedy te testy moim zdaniem są bardziej wiarygodne. No więc dobrze, na rynku jest dżungla i producenci bardzo często starają się wprowadzać nowe rodzaje nart, dlatego że uważają, że w ten sposób zainteresują nowych klientów do tego, żeby kupili coś nowego. Dziś tutaj postawiłem za moimi plecami płot z nart, które są reprezentowane na rynku. No więc zacznijmy od freeride'ówki, zostawimy na koniec, natomiast zacznijmy od nart. To są sklepowe slalomki. Sklepowe gigantki, bo tego już się naprawdę zrobiło całkiem sporo. Sklepowe gigantki. Potem przejdziemy do bardziej szczegółowego opisu tych nart. Sportowe narty uniwersalne. Ta kategoria rozwinęła się w ciągu ostatnich dwóch sezonów i jest bardzo ciekawą kategorią. Narty sportowe, czyli tak zwane gigantki mastery, to znaczy do jazdy sportowej, ale czyli do jazdy po trasach gigantów, do jazdy na bardzo dobrze maszynowo przygotowanym śniegu, najlepiej sztucznym śniegu, ale nie narty, które spełniają reguły FIS-u, które są dla większości narciarzy amatorów, nawet dla zawodników amatorów, zbyt wymagające. Te narty to kolejna bardzo ciekawa propozycja. Również tak zwany Racing Department, czyli narty slalomowe o podobnej konstrukcji jak przed chwilą omawiane narty gigantowe. Narty All Mountain, czyli narty, które są przeznaczone do jeżdżenia wszędzie, w każdych warunkach, a nawet mają umożliwić okazjonalny wyjazd poza trasę. I ja tutaj rozgraniczam dwie kategorie tych nart. Narty All Mountain, które w swoich genach mają więcej nart trasowych oraz narty All Mountain, które w swoich genach mają znacznie więcej nart pozatrasowych. I te dwie podgrupy nie bardzo jest jak porównywać, bo one mają tak skrajnie różne właściwości, ale o tym za chwilę. Następnie mamy narty All Round i tu ponownie dwie konstrukcje, ponieważ są to narty All Round, które te narty All Round z tak zwanej wysokiej półki to są narty nierzadko droższe od nart sportowych, w których firmy umieszczają wszystko to, co potrafią zrobić. Nowe technologie, nierzadko specjalne wzornictwo, tak żeby zainteresować ludzi, którzy nie jeżdżą na nartach sportowych, ale chcą mieć narty z najwyższej półki. Narty All Round, których sprzedaje się najwięcej na świecie, czyli narty popularne, które mają zapewnić przyjemność ze zjeżdżania, niekoniecznie przy dużej prędkości, niekoniecznie po twardym podłożu, ale głównie pozwolić ludziom na przemieszczenie się od knajpy do knajpy. To jest bardzo ważne. Uśmiechamy się wszyscy, dlatego że wszyscy tutaj obecni są narciarzami bardzo zainteresowanymi, prawda? Skoro przyszliście na moją pogadankę, to wiadomo, że interesujecie się narciarstwem, ale większość narciarstwa uprawianego na świecie i skąd na przykład firmy mają pieniądze, skąd ośrodki mają pieniądze, to są ludzie, którzy jeżdżą na takich nartach. I tych ludzi w żaden sposób nie można nie doceniać, a jeszcze co gorsza, lekceważyć. No i ostatnia kategoria i znowu podzielona na dwie, to są narty dla pań. Narty dla pań znowu. Narty dla pań, które jeżdżą bardzo dobrze, które są odpowiednikiem męskich nart sportowych, nieco inaczej zbudowane, i narty dla pań, które jeżdżą słabo i które już może nie chcą przemieszczać się od knajpy do knajpy, ale od leżaka do leżaka. Też bardzo istotna grupa użytkowników stoków narciarskich. Teraz mamy ostatnie dwie kategorie, a mianowicie dwie kategorie nart. Muszę wrócić do kamery. Dwie kategorie nart freeride'owych. Takie, na które ja je dzielę, to znaczy narty freeride'owe małe i narty freeride'owe duże.
Obie te pary służą do jeżdżenia poza przygotowanymi trasami. Na obu tych parach jeździ się wspaniale. O ich zaletach i wadach za chwileczkę przy szczegółowym opisie. Kolejną sprawą, o której musimy pamiętać, to jest to, że bardzo trudno... Przepraszam. Kolejną sprawą, o której trzeba pamiętać, wybierając sprzęt, to jest sprawa butów narciarskich. W kontekście takim, bo do samych butów narciarskich, do ich wyboru i tak dalej przejdziemy za chwilę, ale kontekst jest następujący. Trzeba wiedzieć, w jakich butach, kupując nowe narty, trzeba wiedzieć, jakie ma się buty. Jeżeli nie zamierza się ich zmieniać, to trzeba zrobić tak, żeby ten cały sprzęt, to znaczy narty z butami, stanowił jedną całość. Bo to jest bardzo istotne. Źle działa zestaw bardzo sztywne buty i bardzo elastyczne narty, czyli na przykład buty zawodnicze i narty dla początkujących, dlatego że impulsy przekazywane przez buty są tak mocne i tak dokładne, że narciarzowi się wydaje, że nie ma zupełnie kontroli, to znaczy ma kontrolę nad tym, co się dzieje, ale że te narty nie trzymają, że one żyją własnym, osobnym życiem. To jest bardzo zły dobór sprzętu. Sztywne buty i elastyczne narty, które mają słabą konstrukcję. Ale jeszcze gorszym doborem sprzętu są narty zawodnicze i to jest naprawdę, to może być nawet bardzo niebezpieczne. Narty zawodnicze albo sportowe, albo wymagające narty freeride'owe i elastyczne buty dla początkujących. To równa się brak kontroli. Dlatego, że te narty, które są nartami zbudowanymi w sposób mocny, to znaczy mają mocną konstrukcję, solidną konstrukcję, mocno trzymają na krawędziach, na przykład narty sportowe, jeżeli one nie dostają odpowiednio mocnych impulsów, jeżeli te impulsy nie są precyzyjne, to te narty żyją własnym życiem. No i czasami się zdarza, że ciągną delikwenta czy delikwentkę gdzieś, gdzie ta osoba wcale nie chciałaby się znaleźć. W związku z czym takim naprawdę bardzo, bardzo poważnym grzechem jest zły dobór całej kombinacji narty i buty. Ja z racji zawodowych czytam raz na tydzień polskie fora internetowe narciarskie. Bardziej traktuję to na zasadzie trochę humoru zeszytów niż jakichś rzeczy, które można tam, ciekawych rzeczy, które można tam znaleźć. Aczkolwiek najbardziej powszechnymi zadawanymi pytaniami są: jakie narty mam kupić, pomóżcie. No i tam na jednym z for jest nawet specjalna ankieta, że człowiek pisze, ile ma lat, jak jeździ według swoich, oczywiście według swojej oceny i jaki miał dotychczasowy sprzęt. No i na przykład bardzo często jest tak napisane, że szukam nart slalomowych, bo chciałbym jeździć slalomy, mam, nie wiem, 25 lat, ważę 90 kg, a moje buty mają flex 70. No i tu od razu mnie się narzuca pytanie, czy młody człowieku chciałbyś również zmienić buty, bo jeżeli nie, to kupowanie nart slalomowych nie ma najmniejszego sensu. Bo te same narty nie zdziałają po pierwsze cudów, a po drugie cała ta sytuacja, cały ten zestaw może stać się przyczyną jakiegoś takiego czy innego urazu. Dobra, to teraz pojedźmy szybciutko po tych rodzajach nart, które wymyśliliśmy, znaczy które przedstawiłem, jak one wyglądają. Narty slalomowe, sklepowe. Są to narty, których bazą wyjściową są narty sportowe, narty sklepowe. One mają zwykle taką samą geometrię, natomiast mają kilka rzeczy innych, które ułatwiają jeżdżenie narciarzowi, który niekoniecznie jest narciarzem ekspertem na najwyższym poziomie. Mówię o narciarzu ekspercie o najwyższym poziomie, bo myślę po prostu o zawodnikach. Te narty mają po pierwsze nieco bardziej wiotką konstrukcję. Chciałbym też, żebyście po tej pogadance nie używali takich sformułowań jak twarda narta, czy twarde narty i twarde buty, bo to nie jest twarde. Twardy to jest kamień albo drewno, jak się je próbuje nacisnąć. Natomiast jeżeli mówimy o czymś, co ma być elastyczne, to jest sztywne i elastyczne, a nie twarde i miękkie. To samo dotyczy butów. Bo to są jakby zupełnie inne właściwości fizyczne. Sztywny i twardy, czy elastyczny i miękki. No więc wracając do sprawy, narty sklepowe, slalomowe od swoich sportowych pierwowzorów różnią się przede wszystkim elastycznością.
wzdłużną, jak również elastycznością poprzeczną. No ale oprócz tego kilkoma innymi cechami, a mianowicie zwykle mają zupełnie inne płyty zamontowane. Te płyty przystosowane są do wiązań, które występują na rynku amatorskim. I te płyty zwykle są też płytami, na które wiązania się, tak jak w tym przypadku, nasuwa. A jak sobie zdajecie sprawę, jeżeli coś można nasunąć na szynę, to znaczy, że pomiędzy bezpiecznikami a szyną występują luzy. W związku z czym takie płyty są znacznie mniej precyzyjne. Dla kontrastu bierzemy narty sportowe Heda. Wydają się być podobne. Te są trochę krótsze, no bo nie było 1,65 m, akurat znaczy były w folii, więc te są 1,60 m, te są 1,65 m. Te narty są zupełnie inaczej zbudowane. Po pierwsze, mają grubsze płyty tytanalowe, które wzmacniają konstrukcję. Tym samym ich elastyczność jest zupełnie inna, tym samym ich czas reakcji jest też zupełnie inny, jeżeli chodzi o wykończenie skrętu, na końcu skrętu. Płyty widać gołym okiem. Płyty, gdzie wiązania są przykręcone na stałe, bardzo precyzyjnie. Płyty, które na pewno będą miały trochę luzu, dlatego że po prostu wiązania się na nie nasuwa. To są takie główne różnice. Przy czym niekoniecznie narty z tak zwanej komórki sportowej, czyli narty komórkowe, muszą być wzdłużnie sztywniejsze od nart sklepowych. Wcale niekoniecznie. Ja na przykład bardzo lubię jeździć na nartach elastycznych, ale teraz to już jestem stary, to można powiedzieć, no stary jesteś, to nie chcesz jeździć na sztywnych nartach. Nie, ale zawsze lubiłem jeździć na nartach bardzo elastycznych, dlatego że elastycznymi ja mam wrażenie, że ja czuję całą krawędź w skręcie na nartach elastycznych. Na nartach sztywnych tego nie czuję. Narty sztywne są tak reaktywne, że praktycznie strzelają mnie ze skrętu w skręt. To jest bardzo fajne uczucie, ale ja czasami mam wrażenie, że ja nie mam precyzji przez cały przebieg skrętu. W związku z czym wolę jeździć na nartach elastycznych. Natomiast zasadniczą różnicą nart sklepowych i serwisowych, czyli wyścigowych, czyli sportowych nart, jest ich sztywność poprzeczna. Sztywność poprzeczna to znaczy odporność na próbę skręcenia nart, czyli na próbę zwichrowania nart na kształt śmigła. Zobaczcie, jak to się dzieje. Narty mają talie. Współczesne narty są wszystkie taliowane, mniej lub bardziej. Narty mają talie, w związku z czym pierwszy moment, który zostaje, kiedy narty inicjują skręt, to jest dziób. Jeżeli ten dziób będzie sztywny, a on jest najdalej środka narty, prawda? Jeżeli ten dziób będzie sztywny, to on będzie inicjował skręt precyzyjnie, ale również agresywnie. Natomiast jeżeli ten dziób w tym miejscu będzie wiotki, to on będzie inicjował, być może nie będzie inicjował skrętów tak precyzyjnie, jak dziób sztywny poprzecznie, ale za to będzie wybaczał pewne błędy. To znaczy, jeżeli ten dziób nam się troszeczkę obśliznie, to dla narciarza sportowca jest to tragedią, bo odsunie się od tyczki o kilka centymetrów, a dla narciarza amatora może być ratunkiem. Bo jeżeli te narty złapią i zapną krawędzie, to się może okazać, że on nie potrafi sobie z tym poradzić. Stąd sztywność poprzeczna nart sportowych, a nart sklepowych jest inna. Niekoniecznie wiąże się to ze sztywnością wzdłużną. Oprócz tego, jakie są cechy nart slalomowych? Wiadomo, szerokie dzioby, szerokie piętki, wąskie pod butem. Brak szerokości pod butem, o będzie lepiej. Brak szerokości pod butem powoduje coś, o czym narciarze doświadczeni, testerzy i tak dalej często piszą, te narty są szybkie. I wcale nie mają na myśli tego, że jadą szybko w dół, po stoku, tylko to, że czas, który zabiera, żeby przestawić te narty z jednej krawędzi na drugą, jest bardzo krótki. To są szybkie narty. Narty, gdzie przełożenie kolan, bioder, całego ciała nad nartami powoduje ich natychmiastowe przekrawędziowanie. Im narty węższe pod butem, tym ten moment jest krótszy. Narty slalomowe, żeby szybko skręcać, muszą być wąskie pod butem. Kilka firm próbowało robić takie eksperymenty jak slalomki szerokie pod butem i szybciutko od tego odeszli. Bardzo szybciutko. Także tak wygląda sprawa
nart slalomowych. Podobnie jest z nartami gigantowymi. Prosty przykład. W prawej mojej ręce, a po waszej lewej stronie, nordiki sklepowe i narty tak zwane mastery, które nie spełniają wymogów Federacji FIS, ale są to narty sportowe. Różnice widoczne gołym okiem. Te narty są znacznie szersze w okolicach dziobów. Mają inne płyty znowu. Są znacznie szersze w okolicach piętek. Są narty sklepowe też szersze pod butem. Znowu, brak szerokości pod butem w nartach sportowych wiąże się z dwoma sprawami. Po pierwsze, szybkość, o której mówiliśmy, szybkość przejścia z krawędzi na krawędź. Po drugie, druga rzecz, jedyna dobra decyzja Federacji Narciarskiej, jeżeli chodzi o sprzęt w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a mianowicie to, że narty gigantowe nie mogą mieć więcej pod butem niż 65 mm, narty sportowe. Taki wszedł przepis. Kiedyś było tak, że nie mogą być węższe niż 67. Ja to uważam, że FIS sam sobie przeczy, no bo jeżeli przez 7 czy ileś lat mówią, że narty nie mogą być węższe niż 67 mm, bo będą niebezpieczne, a potem mówią, narty nie mogą być szersze niż 65 mm, bo będą niebezpieczne, to przynajmniej w jednym przypadku kłamali. No ale tak to jest, że są różne grupy, które mają nacisk na te decyzje i nie zawsze działa to zgodnie z logiką. To, co jest dobre we współczesnych nartach, to jest właśnie ta ich niewielka szerokość pod butem, bo na nartach gigantowych, pomimo tego, że są mniej taliowane niż narty sklepowe, jeździ na tych sportowych nartach jeździ się po prostu lżej, bo szybkość przejścia z krawędzi na krawędź jest większa. Wróćmy jeszcze na chwilę do nart slalomowych, o czym zapomniałem, a mianowicie do brudu długości. W nartach sportowych większość nart slalomowych występuje w dwóch długościach. 155 dla pań, 165 dla panów. Dlatego, że takie są normy FIS-u. Niektóre firmy, jak na przykład tutaj prezentowany Head, robią jeszcze długość pomiędzy, czyli 1,60 m. Natomiast narty sportowe ciężko jest znaleźć w innych długościach niż 155 do 165, dlatego że inaczej nie można na nich startować w zawodach i jest to pewien problem. Aczkolwiek nas nie obowiązują normy FIS-u, więc nie widzę najmniejszego powodu, dla którego człowiek miałby nie jeździć na nartach o innej długości, niż jeżeli lubi jeździć na slalomkach sportowych, niż narty FIS-owe. I tu moja uwaga. Jeżeli ktoś kiedyś z bliska widział takie zawodniczki jak Maria Heffel-Risch czy Lindsey Vonn, to po pierwsze wie, że dysponują one masą ciała znacznie większą niż większość narciarzy amatorów na stoku. Po drugie, są przygotowane fizycznie tak, że większość facetów może im tylko pozazdrościć. I to na całym świecie. I teraz jeżeli ktoś mi mówi, jesteś mężczyzną, więc musisz wziąć sobie do jeżdżenia narty 165 w slalomach, jeżeli ktoś zamierza jeździć w slalomach, to ja uważam, że to jest bzdur. Ja jeżdżę na nartach 1,57 m, jestem stary, owszem, ale jeździ mi się na nich znacznie lepiej niż na nartach 1,65 m. Dlatego, że są szybsze, że są łatwiejsze, że są... Ja nie wyciskam tyle na sztandze, co Lindsey Vonn, na pewno. Nawet nogami. A szczególnie nogami. A również być może ważę od niej trochę więcej, ale to nie zawsze są mięśnie. W związku z czym, jeżeli ktoś chce jeździć slalomy, jest i nie jeździ slalomów, które organizowane są przez Federację Narciarską, niech i chce jeździć na slalomkach sportowych, a nie ma jakichś, nie waży 100 kg, nie jest fenomenalnie przygotowany, niech weźmie pod uwagę narty damskie lub narty pośrednie, czyli 1,60 m. Bo te narty 1,65 m, ja uwielbiam na nich jeździć, slalomy również, tylko że głównie mogę na nich przejechać około 10 bramek, a na 11 już nie mam siły, żeby je ugiąć. Taka jest prawda. Więc to jeżeli chodzi o slalomki sportowe. Natomiast jeżeli chodzi o slalomki sklepowe, to jest ta sprawa zupełnie inna. Ponownie mamy długości tych nart, które w zasadzie są pomiędzy 1,50 m a 1,70 m, czyli to spektrum jest nieco rozszerzone. A to dlatego, że bardzo rzadko takie narty używane są na trasach slalomów. Takie narty to są po prostu narty wysokiej jakości do jeżdżenia krótkimi skrętami.
I tak to powinno być w zasadzie opisywane przez firmy. No ale każdy chce mieć takie narty, jak w tym przypadku Felix Neureuther, więc nazywa się te narty slalomkami. Narty slalomowe jeżdżą krótkimi i średnimi skrętami. Nieprawdą jest, i to dementuję po raz setny, że na nartach slalomowych nie da się jeździć ze ślizgiem. Da się, bardzo dobrze. Nie ma najmniejszych problemów. One nie zawsze chcą jechać na krawędzi. Ale jeżeli ktoś nie jeździ na tyczkach i nie jeździ i nigdy nie zamierza jeździć na tyczkach i jest mężczyzną, to na przykład dobrze by było, żeby wziął sobie narty slalomowe w długości 1,65 m albo 1,70 m, bo będzie miał większą stabilność tych nart. Więc tutaj czujecie sprawę. Jeżeli ktoś chce jeździć sportowo, narty krótsze. Będzie mu łatwiej, wygodniej. Będą lepiej trzymać, bo krótsza krawędź, większy nacisk jednostkowy na centymetr krawędzi, krótsze narty trzymają znacznie lepiej niż narty długie. Co też jest bardzo często mylone. Ktoś mówi, a nie lubię krótkich nart, bo one nie trzymają. No to bardzo ciekawe. Przecież łyżwa trzyma znacznie lepiej na lodzie niż jakiekolwiek inne urządzenie. No może kolec albo raki jeszcze trzymają lepiej, ale tam nacisk na powierzchnię, jednostkowy nacisk na powierzchnię jest jeszcze mniejszy. Krótsze narty trzymają lepiej na twardym niż narty długie i od tego to jest po prostu zwykła fizyka. Natomiast gorzej prowadzą skręty, mniej harmonijnie, ale to jest zupełnie co innego niż trzymanie. No więc co ja rekomenduję? Jeżeli ktoś lubi krótkie skręty, to mężczyzna niech kupi sobie narty 1,65 m przynajmniej, a może nawet i 1,70 m, o ile nie zamierza jeździć w żaden sposób sportowo. Natomiast panie, 1,60 m jest super pomysłem. Dla większości pań. Chyba, że ktoś jest bardzo drobniutki, wtedy 1,55 m jak najbardziej. Jeżeli chodzi o narty do giganta, to znowu, narty sportowe i sklepowe. Narty sportowe muszą być długie. Gigantowe narty sportowe. Muszą być długie z prostej przyczyny. Giganty ostatnio, prawdziwe giganty, nie giganty na zawodach, nie wiem, aptekarzy z województwa pomorskiego, bo takie też się odbywają. Ja tutaj, broń Boże, tego nie deprecjonuję, tylko że po prostu takie zawody też się odbywają. I trzeba mieć świadomość tego, że w tamtych zawodach, bez względu na to, na jakich nartach się pojedzie, to i tak nie chodzi o wynik, tylko o zabawę. Więc tam można na tamtych zawodach można pojechać w zasadzie na wszystkim. Natomiast jeżeli ktoś myśli o jeżdżeniu poważnych gigantów, gigantów, które ustawiane są zgodnie z tym, jak powinno się dzisiaj ustawiać giganty, to znaczy w miarę płytko i bardzo dużo prędkość, to te narty muszą być długie, bo jeżeli będą zbyt krótkie, to owszem, będą trzymać na twardym, ale będą źle prowadzić skręt. To prowadzenie będzie nerwowe, te narty nie będą trzymały zadanego łuku i będzie z nimi ogólnie rzecz biorąc kłopot. Tak wąskie narty na dziobach trzeba natomiast umieć wprowadzić w wiraż. Nie wystarczy ich, tak jak slalomek czy sklepowych gigantek, po prostu postawić na krawędzi i poczekać, co się wydarzy. Na takich nartach, jeżeli postawimy je na krawędzi i będziemy chwilkę czekać, to się przewrócimy na bok. Bo one nie skręcą, tylko pojadą dalej prosto. A każdy będzie oczekiwał, że one jednak zakręcą. Nie. W związku z czym te narty trzeba umieć wprowadzić w wiraż, na tych nartach trzeba umieć jeździć, ale jeżeli ktoś potrafi takie narty wprowadzić w wiraż, jeżeli potrafi szybko na nich przejść z krawędzi na krawędź, to znaczy, że potrafi jeździć. Jak potrafi jeździć, to mu ta długość nie będzie przeszkadzała. Więc tutaj dla panów przynajmniej 1,80 m, przynajmniej w górę do 1,90 m mniej więcej, mówię o amatorach, nie o jakichś, ciągle mówimy o zawodnikach amatorach. Jeżeli chodzi o narty sklepowe, to one już są troszeczkę inne, dlatego że postawione na krawędzi same zainicjują skręt, pojadą i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj z kolei nie namawiałbym osób, które chcą jeździć na nartach dłuższymi skrętami. To jest bardzo fajna jazda. Ja sam to bardzo lubię. Jeżdżenie po otwartych, długich stokach, przestrzeniach, szybko, długimi skrętami, człowiek się mniej męczy, nie trzeba się naskręcać, strasznie dużo jak na slalomkach i wiatr we włosach, przynajmniej dla niektórych i w ogóle jest fajnie. No. Dlatego takie narty też muszą mieć odpowiednią długość, ale tutaj bym, no chyba, że ktoś jest postury tutaj kolegi Darka i waży 100 kg, no to wtedy więcej niż 1,80 m. Dla wszystkich pozostałych około 1,80 m. Bo to jest jeszcze dobra długość, taka, że
na większości stoków czerwonych, nie mówiąc o niebieskich i łatwiejszych, można pojechać skrętem ciętym, ale te narty nie są jeszcze za długie, że zaczynają być na przykład trudne na bardzo stromych stokach albo na stokach zmuldzonych. Bo jeżeli będziemy mieli stoki, które nie są idealnie przygotowane, a takie coraz częściej się zdarzają, bo masa ludzi, która jeździ, powoduje, że już po południu że te trasy nie są takie idealne. W związku z czym tutaj metr 80 jest takim dobrym środkiem dla panów. Niewiele mniej dla pań, wbrew pozorom, bo metr 75 ja uważam, że tutaj się powinno mniej więcej w tych granicach, dlatego że te narty wymagają długości i one muszą być, mieć swoją długość, żeby dobrze prowadziły skręt. Bardzo ciekawą rzecz zrobił Atomic dwa sezony temu. Wiele firm idzie w tym kierunku i już są w tym roku narty innych firm tego typu na rynku. Są to narty, których taliowanie, promień skrętu zawiera się gdzieś pomiędzy nartami slalomowymi i gigantowymi. Te narty nazywają się XT. Ich pierwowzorem były narty zawodnicze z Pucharu Świata robione dla Marcela Hirschera, austriackiego zawodnika, czterokrotnego zwycięzcy alpejskiego Pucharu Świata, z przeznaczeniem specjalnie do zawodów w slalomie równoległym. Jak wiadomo, slalom równoległy jest konkurencją, gdzie skręt jest dłuższy niż w slalomie i to znacząco dłuższy, widać nawet gołym okiem, a znacznie krótszy niż w gigantach, we współczesnych gigantach. I w ten sposób otrzymaliśmy narty, które moim zdaniem zapewnią, które jeżdżą najlepiej średnimi skrętami, czyli właśnie takimi, jakimi jeżdżą najczęściej amatorzy. I moim zdaniem te narty to jest fantastyczny pomysł. Zresztą te narty w dwóch kolejnych latach na naszych testach zdobywały największą liczbę punktów. To się nie zdarzyło na razie w historii naszych testów, żeby narty tego samego producenta i praktycznie te same narty, Atomic mówi, że one są troszeczkę poprawione w stosunku do zeszłorocznej konstrukcji. Nie wierzę w to. Myślę, że poprawiona jest wyłącznie grafika, bo tamte były trochę mniej urodziwe. Ale te narty są naprawdę świetne i one naprawdę świetnie jeżdżą. I one właśnie tak jeżdżą, czego oczekują nawet sportowo jeżdżący amatorzy. To znaczy, że mogą na nich jechać szybko, że mogą na nich wypuścić na bardziej płaskich trasach, a jednocześnie nie męczą się na nich na trasach stromych, a jednocześnie z użyciem trochę siły mają narty, które jeżdżą prawie ciasnym, ciętym skrętem jak slalomki. Więc są to narty szalenie uniwersalne. Jedyna uwaga, nie można na nich jeździć, a w zasadzie niewygodnie się jeździ w warunkach innych niż idealne. One są strasznie wąskie pod butem. 65 mm pod butem to nawet jak na dzisiejsze czasy jest bardzo mało i te narty są bardzo, bardzo wrażliwe na rodzaj podłoża. To znaczy, jeżeli śnieg jest miękki, jeżeli mamy trochę firnu na wiosnę, jeżeli mamy już na przykład albo trochę świeżego śniegu w trakcie zimy, to te narty na to reagują i reagują niespecjalnie pozytywnie. To znaczy, to jest ich jedynym ograniczeniem. Dobra, posuwamy się dalej, bo jeszcze mamy trochę materiału. Narty Olmon. Długość? Jedyna długość jest produkowana. To znaczy w tym roku mają być dwie długości. Do tej pory była produkowana tylko w długości 1,75 m. Teraz ma być 1,75 m i 1,82 m. Po co 1,82 m? Nie bardzo rozumiem. Raczej na miejscu Atomika zrobiłby 1,65 m dla dziewczyn. Bo facetom 175, no to musiał być ktoś naprawdę niezwykle potężny, żeby potrzebował takie narty. 180 tam chyba 2 jest, czy 3, jakoś tak. No. Moim zdaniem nie w tą stronę. Powinno pójść w drugą stronę, żeby umożliwić. Tak, i tak. Tak, dokładnie. Taki promień skrętu przybywać 75? Te są 175, tak. 15,5. Narty Olmontu. Kiedyś ich nie znosiłem. Naprawdę. Uważałem je za nadmuchane narty Allround, które nie dawały żadnej radości, żadnej większej radości z jazdy niż narty Allround, a ze względu na to, że były szerokie pod butem, to powodowały to, że jazda na nich była leniwa, nie miały dynamiki, ogólnie rzecz biorąc wszystko było na nie. Od pewnego czasu, być może jest to związane ze względu na postępujący wiek, lubię jeździć na nartach Olmonton, ale myślę, że przede wszystkim wielu konstruktorów, wiele firm zmieniło swoje podejście do nart Allround. Najlepszym przykładem są narty Steckli, model
AX, które mają sportową konstrukcję. One są dokładnie tak samo zrobione jak sklepowe slalomki i gigantki. Tylko tyle, że mają poszerzoną geometrię. Tylko tyle, że mają lekko mniej agresywne piętki. Tylko tyle, że z przodu wmontowano w te narty mały rocker, prawie niewidoczny gołym okiem. I dzięki temu te narty nadal jeżdżą bardzo dobrze po twardym, ale są znacznie, znacznie bardziej przyjazne w miękkich warunkach. To są narty przeznaczone do jeżdżenia po trasach, tyle tylko, że we wszystkich warunkach. To znaczy, spadnie trochę śniegu na trasy, nie ma problemu. Rozpuści się trasa, nie ma problemu. Jest twardo, też nie ma problemu. Więc można na nich jeździć przez cały dzień, bo rano, kiedy mamy piękny sztruksik, jest twardo i tak dalej, to te narty świetnie, świetnie prowadzą wiraże, świetnie trzymają. Z drugiej strony rozpuści się po południu, nie mamy już tyle siły, co rano. Te narty nam pomagają w jeżdżeniu. Bardzo, bardzo dobra konstrukcja takich konstrukcji. Ja to oczywiście pokazuję przykładowe narty. Nie namawiam akurat na ten model, ale naprawdę szczególnie warto zwrócić uwagę na narty All Mountain, dlatego że wśród nich są ogromne różnice. Prawdopodobnie na testach największe ze wszystkich grup. Bo właśnie na drugim końcu tej skali różnic w nartach All Mountain. Mamy narty All Mountain nastawione do jeżdżenia poza trasami. To znaczy, konstrukcja tych nart wyszła z nart sportowych, konstrukcja tych nart wyszła z nart freeride'owych. Spotkały się w jednej grupie. Ich właściwości są całkowicie inne. Te narty przede wszystkim szalenie elastyczne. Po drugie, również elastyczne w poprzeczne. Po trzecie, znacznie większe rockery, zarówno z przodu, jak i z tyłu. O rockerach jeszcze będziemy rozmawiać. Po czwarte, o 10 mm szersze pod butem, a to już jest sporo. Tak więc z kolei te narty, jeżeli ktoś wyjedzie na tych nartach na poranny sztruks, kiedy poprzedniego dnia po południu było plus 10, a następnego dnia rano jest minus 10, to może się trochę zawieść. Bo może się okazać, że one nie będą trzymały jak żyletki i nie będą chciały zawsze jechać tam, gdzie chcemy. Natomiast jeżeli ktoś, jadąc sobie fajną trasą w dowolnym ośrodku alpejskim czy jakimkolwiek innym, nagle stwierdzi, a pojechałbym tu kawałek przy wyciągu albo przejechał między trasami świeżym śniegiem, to te narty właśnie do tego są. One są tak przyjazne i tak komfortowe, że w zasadzie za wyjątkiem takiego naprawdę bardzo, bardzo twardego śniegolodu, to one w każdych warunkach są po prostu przyjazne. Po prostu chcą was zabrać na fajną przejażdżkę, ale nie oczekujcie od tego, że będą to narty szalenie dynamiczne. One raczej są bardziej komfortowe. O tych wszystkich rzeczach jeszcze będę mówił potem, właśnie szerokość pod butem, dynamika poprzeczna, to jeszcze chwilkę. Kolejna grupa nart to narty all-round. Narty all-round, najbardziej powszechna, popularna grupa nart na rynku. Narty bardzo często, ja uważam, że na nartach all-round powinno jeździć 85% narciarzy. To są narciarze, którzy tak, nigdy nie wyjadą poza przygotowane trasy. To są narciarze, którzy nigdy nie jeżdżą sportowo. I to są narciarze, którzy chcą jeździć we wszystkich warunkach po trasach. Po trasach. Czyli de facto jesteśmy dość blisko tych nart All Mountain, które są bardziej pochodzą z nart sportowych, niż nart, które są wszechstronne. Natomiast jaka jest różnica? Otóż narty all-round są węższe pod butem. To jest w zasadzie jedyna różnica, jaką mają w stosunku do tych narty all-mountain, które są zorientowane na jazdę po trasach. To jest ich szerokość pod butem. Ta szerokość pod butem, jak już wiemy, jest istotna, ale będziemy jeszcze o tym za chwilę bardziej dokładnie mówić. Narty all-round są też nartami dość elastycznymi. Są nartami przyjaznymi. Są nartami takimi, że jak ktoś jeździ od knajpy do knajpy albo nie ma już dużo siły, na przykład te narty są bardzo piękne oprócz tego, więc są to narty dla dżentelmenów, prawda? Człowiek, który ma załóżmy 60 parę lat, nie chce jeździć cały dzień góra-dół z wypiekami na twarzy, bo już po prostu mu się nie chce. Więc te narty nie zrobią nikomu krzywdy, jeżeli nawet ktoś się zatrzyma na Bombardino w którejś z górskich knajp, a potem musi jednak zjechać do hotelu na nartach. Bo one nie są agresywne. Na drugim końcu tejże skali
są narty all-round, które są przeznaczone dla ludzi początkujących. I te narty, to co je charakteryzuje, to konstrukcja, to znaczy, geometria jest często taka sama. Nart, tak zwanych dobrych nart all-round i nart all-round, które są nartami z niższej półki. Przepraszam, muszę łyczek wody. Natomiast to, co jest bardzo istotną różnicą, to jest ich zarówno sztywność dłużna, są to bardzo elastyczne narty i przede wszystkim sztywność poprzeczna. Te narty nie będą trzymać, nawet nie mają takiego zadania, żeby trzymały bardzo dobrze w bardzo twardych warunkach. One mają nikomu nie zrobić krzywdy, więc one nie mogą być sztywne poprzecznie, dlatego że one mają, ich zadanie jest takie, złapałeś krawędzie, o, to my lepiej puścimy, żebyś sobie nie zrobił krzywdy. I tak to się odbywa z tego typu nartami. Ważna, bardzo ważna grupa nart dla tego, że narciarstwo w ogóle jeszcze istnieje. Mam dane niedawno, dosłownie 2 dni temu otrzymałem dane, ile w tym roku zostało wyprodukowanych par nart, ile zostało wyprodukowanych par butów, i te dane są dość przerażające. Dlatego, że na ten sezon firmy, wszystkie firmy razem, nie liczę firm manufaktur takich ręcznych, które produkują tam po 200-300 par nart, jest ich być może 10 albo 15 na świecie. Wyprodukowały duże firmy, jest to 18 firm, jest to statystyka z 18 firm. Wszystkie duże firmy łącznie wyprodukowały 3 600 000 par nart i 4 miliony par butów. Pod koniec lat 70. na świecie produkowano co roku 12 milionów par nart i 15 milionów par butów. I tak wygląda nasz sport. I to też dobrze jest wiedzieć, że do tego to idzie. W tym kierunku, znaczy, ja nie sądzę, żeby te spadki w następnych latach były jakieś dużo większe. Co? Około 4 milionów par nart i trochę więcej butów. Natomiast firmy od pewnego czasu, od 5-7 lat, od kiedy zaczął się tak zwany kryzys, produkują wyłącznie na zamówienia. To znaczy, wygląda to w ten sposób. Przygotowują kolekcje, przygotowują modele nart, odbywają się targi ISPO, odbywają się inne targi w Stanach czy w Japonii. Sklepy zamawiają narty, importerzy przesyłają do importerów, importerzy przesyłają do fabryki, chłopcy mówią, dobra, startujemy, robimy tyle i tyle. Robimy dokładnie tyle, ile nart zostało zamówione. I dlatego również w połowie sezonu ktoś przychodzi do nas do serwisu i mówi, chciałbym kupić takie narty, ale nigdzie nie mogę dostać. My dzwonimy do importera, nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. Są nie do dostania, bo zostały rozdysponowane i koniec. Nikt nie ma takich nart w magazynie. Wszystko jest robione wyłącznie pod zamówienie. To jest duży problem, bo to... Ale z drugiej strony, jeżeli uda się z rynku wycofać trochę sprzętu, który jest w tak zwanych stokach, czyli sprzętu z poprzednich sezonów, to będzie to również odświeżające dla branży, bo może ludzie zaczną kupować nowy sprzęt. Bo ciągle ta oferta stoków... Tak, sklepy się odrodzą. Dlatego, że ta oferta stoków jest tak wielka, że szczególnie w krajach alpejskich, w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii można kupić narty sprzed 2 sezonów naprawdę w takich cenach, że czasami jest to nieprzyzwoite, bo te narty niewiele się różnią od tych nart współczesnych. Więc oczywiście są poprawiane, unowocześniane i tak dalej, ale jeżeli za te nowe narty trzeba zapłacić 1000 euro, a za tamte narty 250, to jest to znacząca różnica. Więc no dobra, w ten sposób doszliśmy do nart damskich. Tak samo jak z nartami all-round, aczkolwiek są perełki. Taką perełką od 2 sezonów są narty Elana, które są zbudowane, są to narty specjalne dla pań, które są zbudowane na podstawie geometrii modelu slalomowego, ale mają wszystkie elementy cieńsze. W związku z czym, po pierwsze są lżejsze, po drugie są bardziej elastyczne w obu kierunkach i paniom to bardziej odpowiada. Szczególnie paniom, które jeżdżą dobrze na nartach, no to potrzebują takich nart. Kiedyś narty dla pań to były narty wyłącznie dla początkujących, które miały na sobie kwiatki. Ja nie wiem, skąd te kwiatki. Wszędzie były kwiatki, ale taki był trend. No, narty dla pań, kwiatki. No teraz na szczęście już się to skończyło, aczkolwiek jeszcze od czasu do czasu mamy kwiatki. To są z kolei narty dla pań początkujących, czyli narty, które przypominają narty all-round. Bardzo elastyczne. Nawet boję się nacisnąć mocniej, w obu płaszczyznach, a po drugie niezwykle lekkie. Ten model to jest model nart Elana Delight.
które w firmie Elan wymyślono tak. Kobiety nie lubią jeździć na nartach, bo nie lubią nosić sprzętu. Ale to prawda, proszę się nie śmiać. Wleczenie tego sprzętu, może Zenon, to takie ciężkie, no w ogóle nie mogę nigdzie z tym pójść i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym wymyślono, że zrobiono na lotnisku w Słowenii, zrobiono ankietę, ile ważą damskie torebki. No i okazało się, że damskie torebki ważą mniej więcej 4 kg. Proszę bardzo, tutaj mamy damską torebkę, ile waży? W związku z czym u Elana poszli po rozum do głowy i stwierdzili, aha, kobiety wloką ze sobą torebki, które ważą 4 kilo, to znaczy, że są w stanie, gotowe do noszenia 4 kg. I te narty ważą właśnie 4 kilo. Są tak zbudowane, żeby wraz z wiązaniami nie ważyły więcej niż 4 kilo. Sprzedaliśmy tych nart w zeszłym sezonie sporo. Właśnie tych, tego modelu. Argumentując to w ten sposób, że są lekkie, to są dosyć dobre narty, ale nie oczekujcie od nich żadnych sportowych właściwości. Dobra, to teraz długości. Dla mężczyzn, narty all-round. Aha, jeszcze wracając do nart all-mountain. Narty all-mountain, między 1,75 m, 1,85 m dla mężczyzn, o 10 cm krótsze dla pań. Narty all-round, ja uważam, że większość nart w długości 1,75 m, 1,80 m dla facetów to jest odpowiednia długość. Dlaczego? 1,77 m to jest prawie 1,80 m, no nie oszukujmy się. No tak. No. Ale na nartach Holerand się jeździ trochę, znaczy ja mówię o tych nartach Holerand dobrych, prawda? Dla tych nart, o tych nartach Holerand nazywajmy je VIP-ami, to znaczy narty, które są przeznaczone dla narciarzy, którzy potrafią jeździć. Zobaczcie, jaka jest średnia, no w tej chwili facet w dzisiejszych czasach. Przecież wszyscy urośliśmy, społeczeństwo urosło. Młody człowiek, nie wiem, współczesny 30-40-latek, to są zwykle faceci, którzy ważą 80-85 kg. No więc ta długość, ona bardziej jest, bardziej długość nart dobiera się do ciężaru ciała niż do wzrostu. Ja uważam, że tutaj 1,75 dla nart all-around to jest taka najbardziej powszechnie sprzedawana długość na świecie. I tak to też powinno wyglądać. Osoby cięższe oczywiście muszą wziąć trochę dłuższe, bo i tutaj bym się nie obawiał tej długości, dlatego że większość osób, które wybierają narty all-around, nie jeździ czystym skrętem ciętym, tylko jeżdżą skrętem mieszanym, to znaczy czasami skracają skręt poprzez puszczenie nart w ześlizg i tutaj ta długość zupełnie nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, stabilizuje trochę jazdę, bo zbyt krótkie narty w przejeździe w ześlizgu powodują, że się człowiekowi wydaje, że jeździ na niestabilnych nartach. No i właśnie o tym chciałbym chwilkę teraz porozmawiać. Co powoduje co? O sztywności poprzecznej i wzdłużnej już mówiliśmy. Narty sztywne wzdłuż to są narty, które... Pamiętajcie o tym, że jak działają narty. W trakcie całego skrętu wyginamy narty, włók i na końcu skrętu, przenosząc ciężar z narty na nartę, już mi zaczynają drżeć ręce, puszczamy i ta narta działa jak łuk. Dokładnie tak samo. Ona wystrzeliwuje, oddając energię, przenosi narciarza aktywnie ze skrętu w skręt. No więc, narty sztywne będą nartami szybszymi ze skrętu w skręt, znaczy będą szybciej oddawać energię, o ile będziemy potrafili je ugiąć. To jest ten warunek sine qua non, który musi być zachowany. Jeśli ktoś jeździ na zbyt sztywnych nartach i nie potrafi ich ugiąć, to będzie miał wrażenie, że jedzie na klepach, że te narty nie są reaktywne. Koledzy mówią, ale ty masz fantastyczne reaktywne narty. Matko święta, w życiu nie miałem takich klep, one w ogóle nic nie oddają. A no właśnie dlatego, że on ich nie ugiął w skręcie. Jeżeli ich nie ugnie, delikwent nie ugnie nart w skręcie, szczególnie tu chodzi o narty sportowe, to żeby nie wiem, jak one były cudownie sztywne, to one nie będą trzymać i nie będą szybko przenosić ze skrętu w skręt. W związku z tym ta sztywność wzdłużna jest bardzo istotną rzeczą, żeby ją dobrze dobrać. Jak ktoś mówi, często właśnie na tych wspominanych wcześniej forach narciarskich, ja to biorę zawsze najtwardsze, to jest po prostu idiotą. Bo on powinien brać nie najtwardsze, czyli najbardziej sztywne, tylko dopasowane do jego masy i umiejętności. Bo to jest całe clue. Sztywność poprzeczna. Rozmawialiśmy o tym. Narty sztywne w poprzek zapinają krawędź i ją trzymają.
i trzeba umieć na tym jeździć, żeby na takich nartach jeździć precyzyjnie. Jeszcze jedna uwaga, na koniec mojej pogadanki pokażę Wam przykład. Współczesne narty, żeby dobrze jeździły i właśnie żeby wykorzystać ich sztywność dziobów, muszą być ostre do tego miejsca, czyli do swojego najszerszego miejsca. To jest najszersze miejsce narty i ono wcale nie jest tam, gdzie jest ślisk płaski, tylko najszersze miejsce każdej z nart jest już na łuku. Ano dlaczego? Ano dlatego, że jak postawimy narty na krawędzi, to ta część również jedzie po śniegu. Bardzo prosto. Do kamery. Jeżeli teraz większość maszyn do obróbki nart z powodu niemożliwości, bo tak są skonstruowane, z powodu niechlujności serwisantów, z powodu tego, że ludzie, którzy wykonują pracę, nie wiedzą, jak się na nartach jeździ, ostrzona jest mniej więcej dotąd, to znaczy do miejsca, gdzie te narty są płaskie. A najbardziej istotny element nart, czyli tam, gdzie one właśnie inicjują wiraż, jest pozostawiony bez ostrzenia. Ciekawe. Co więcej, to samo dotyczy tak zwanego tuningu, czyli podwieszenia krawędzi. Jeżeli narty nie będą podwieszone, no my to robimy akurat do samego końca, podwieszenie, natomiast jeżeli nie będą podwieszone przynajmniej do tego punktu, to one... Czy Państwo wiecie, co znaczy, po co się podwiesza narty? Pan wie, Pani wie, a Państwo pozostali? Okej. Okay. Bo ja tak sobie właśnie sobie pomyślałem, że może dobrze będzie najpierw wyjaśnić, co znaczy podwieszenie. Otóż, to są narty, to jest model narty przekrojonej w poprzek. Białe elementy styropianu są krawędziami. To jest ślisk. To są narty nieprzygotowane, niepodwieszone. Kąt 90 stopni, równo z powierzchnią. A tutaj mamy przykład nart podwieszonych. Krawędź jest podcięta od spodu, tak żeby nie trzymała zbyt mocno. Oczywiście jest to przerysowane, bo to jest dobrych kilka stopni. Podwieszenie od spodu w zależności od nart, o których mówimy, waha się od ćwierć stopnia dla nart slalomowych, czyli 0,25 stopnia, to jest bardzo mało naprawdę, do powiedzmy stopnia półtora dla nart freeride'owych. Więc to są naprawdę niewielkie wartości, ale jeśli narty nie są podwieszone, to przychodzą tutaj do nas klienci i mówią, panowie, no jechali, mamy, zrobiliśmy gdzieś tam, już nie chcę mówić gdzie, bo to nie chodzi o to, że to jest w serwisie w Warszawie, ale na przykład w serwisach w górach, gdzie maszyny pracują pełną parą, bo ludzie serwisują narty i potrzebują mieć je zrobione na następny dzień, gdzie nie ma czasu robić tego dokładnie, to mówią, no takie dziwne wrażenie, narty jeździły dobrze, a teraz ja je stawiam na krawędzi i one nie chcą mnie puścić. A no właśnie dlatego, że nie są podwieszone. No więc wracając do naszej opowieści, jeżeli sztywne narty poprzecznie nie będą odpowiednio podwieszone, tak jak one złapią, to już nie będą chciały puścić. No i oczywiście potem krążą legendy, jakie te narty taliowane są strasznie niebezpieczne, jakie one powodują obciążenia na kolana i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko można zlikwidować odpowiednim tuningiem. Dobra. Więc mamy sztywność poprzeczną i sztywność wzdłużną. Jakie ona ma znaczenie dla naszej jazdy? Długość. Wiadomo, narty dłuższe gorzej trzymają na twardym, bo nacisk krawędzi, nacisk siły na jednostkę krawędzi jest mniejszy niż przy nartach krótkich. Narty długie płynniej i harmonijniej prowadzą skręty, szczególnie przy dużej prędkości, dlatego że dłuższa, większa część krawędzi jest na śniegu i po prostu tak jak na przykład na rolkach. Jak mamy rolki do freestylu, które mają krótkie łyżwy, no to one są niestabilne, cały czas chcą skręcać. Jeżeli mamy długie rolki do prędkości, no to one są po prostu dwa razy dłuższe i wtedy na nich jest bardzo łatwo jechać z dużą prędkością po prostej. Czyli długość ma znaczenie. Szczególnie jeżeli na przykład określamy siebie jako narciarza, który lubi jeździć szybko, to weźcie dłuższe narty. To jest proste. Im szybciej jeździmy, tym dłuższe narty są potrzebne. Im wolniej jeździmy, tym tym krótsze narty są nam potrzebne. Tu jeszcze jedna uwaga na temat długości. Czasami przychodzą panie, mówię nie bez przyczyny, że panie,
I broń Boże, nic przeciwko paniom, które mówią... Rolą sprzedawcy jest bardzo dobra ocena, kim ta osoba jest i jak jeździ. Dlatego, że pani przychodzi i mówi, chciałabym takie narty, żeby łatwo się skręcało i tak dalej, i tak dalej. I na przykład w zeszłym roku miałem mieliśmy tutaj taki przypadek, przyszła pani z dużą nadwagą, w dodatku nie najmłodsza, czyli pani po 60 i ja jej sprzedałem narty 1,58 m. Ku dużemu zdziwieniu moich kolegów, dlatego, że wszyscy uważali, że jak jej sprzedamy narty krótsze, to jej się będzie łatwiej jeździło. Niestety nie zawsze. Ta pani nigdy nie była narciarką dobrą, miała poważne obawy, jeździ bardzo powoli i nigdy w życiu nie wyszła z pozycji półpługa. Ona nigdy w życiu nie pojedzie na krawędziach, więc te krótsze narty do jeżdżenia na krawędziach są jej całkowicie niepotrzebne. Jeżeli ona jeździ półpługiem i szura się w każdym wirażu i ma nadwagę i jest osobą starszą, to ona potrzebuje stabilnych nart. Ona i tak będzie zakręcać pługiem, więc jej ta taliowanie, ostre krawędzie i tak dalej, do niczego nie są potrzebne. To pani potem napisała nam kartkę, że to były najlepsze narty, na jakie w życiu jeździła. Bo to po prostu trzeba wiedzieć, kto, dla kogo są te narty. Jeżeli będzie młoda dama, która chce jeździć szybko i na przykład, nie wiem jak jeździsz, ale być może jeździsz już sportowo, ale chciałabyś jeździć sportowo, to dla ciebie zasadnym będzie to, żebyś kupiła sobie krótkie narty, w miarę krótkie, dopasowane do twojego wzrostu i jeździła na nich skrętem ciętym wszędzie tam, gdzie możesz. Więc to jest ta różnica, że więc tutaj może się bardzo łatwo okazać, że dla osoby cięższej, większej trzeba będzie dobrać krótsze narty niż dla osoby lżejszej i na przykład młodszej, bo te panie jeżdżą na zupełnie innym poziomie. I na przykład ta osoba, która jest w miarę lekka, ale nie oczekuje tego, że narty mają jechać skrętem ciętym. Oczekuje tego, że ona właśnie sobie będzie jechać gdzieś tam półpługiem, ze ślizgiem, ominie czarną trasę i tak dalej, i tak dalej. Więc długość. Szerokość pod butem. Mój ulubiony temat. Mówiliśmy już o tym, że szerokość pod butem wpływa bardzo na szybkość przejścia nart z krawędzi na krawędź. To znaczy, jedziemy w jedną stronę, wykonujemy łuk w lewo, kończymy łuk, cyk, przekrawędziowujemy narty. Jeżeli narty są szerokie pod butem, to ten okres trwa. Bo trzeba użyć więcej siły i jest dłuższa droga. Natomiast jeżeli narty są wąskie pod butem, to ten moment jest bardzo krótki i takie narty są fajne do jeżdżenia, dlatego że praktycznie kończymy jeden wiraż i już zaczynamy następny. Nie ma tego momentu, kiedy narty jadą choć kawałątek na wprost, tylko od razu jest ze skrętu w skręt. Istotnym jest również zwracanie uwagi na technikę, to znaczy, żeby niezbyt wcześnie, a to już jest sprawa bardziej techniczna niż doboru sprzętu, żeby nie odprężać nart poprzez przejście na górną, bo i tak musisz do pieca dorzucić, bo panie zaczęły zakładać puchowe kurtki, więc... W każdym razie... Może zgasło. W każdym razie jest tak, że ta szybkość z krawędzi na krawędź jest bardzo istotna do wykonywania łuków. Ona również pomaga w precyzyjnym prowadzeniu nart. Ale ona nie dla... Znowu, wracamy do podstawowego tematu. Dla kogo? Wąskie narty pod butem są fajne dla ludzi, którzy potrafią jeździć sportowo, bo oni wtedy precyzyjnie prowadzą swoje wiraże, bo oni jeżdżą po twardym stoku, bo oni mają z tego radość. Natomiast większość ludzi wcale nie chce nart wąskich, tak strasznie wąskich pod butem, dlatego że sobie po prostu z tym nie radzi. Te narty im się wydają nerwowe, te narty wydają im się, że chcą cały czas skręcać. Ja tu biorę coraz większą długość, te narty ciągle chcą skręcać i skręcać, no bo są wąskie pod butem. Dobrym, takim złotym środkiem do jeżdżenia na nartach po trasach jest mniej więcej, moim zdaniem, 70-75 mm pod butem, dlatego że takie narty są również trochę bardziej stabilne, nie są tak nerwowe, nie są tak strasznie wrażliwe na właśnie jakikolwiek ruch piszczela, kolana, biodra.
i jeździ się na nich po prostu znacznie bardziej komfortowo. Jeżeli ktoś jeździ po trasach, to właśnie szerokość 70-75 pod butem jest moim zdaniem optymalna. Dlaczego nie większa? Ano bardzo prosta sprawa. Narty szerokie postawione na krawędzi zaczynają obciążać uda i zaczynają wymagają więcej siły ze skrętu w skręt. Ma się wrażenie, i to właśnie, jak wiecie, kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu były tak zwane fankarwery, które miały wysokie płyty, mówiło się o tym, o matko, jakie to jest niebezpieczne, strasznie wysokie płyty, one obciążają kolana itd., itd. Kolana tak samo obciążają narty szerokie pod butem. Dlatego, że w skręcie praktycznie nie ma znaczenia, czy narty są szerokie pod butem, czy mają wysokie płyty. Efekt jest dokładnie taki sam. W związku z czym narty szerokie pod butem bardziej obciążają, ale tutaj też bym nie histeryzował, bo bardziej obciążają muskulaturę niż są po prostu bardziej wymagające do jazdy. Więc tutaj, jeżeli ktoś jeździ po trasach, to ta szerokość, powiedziałbym 75 mm, to jest taka, że już się powyżej tego nie powinno, jeżeli ktoś jeździ tylko po trasach, powyżej tego nie powinno wysuwać, bo to nie ma większego powodu. Aczkolwiek, jeżeli ktoś szuka stabilności, a nie chce tej stabilności osiągnąć za pomocą długości nart, to może troszeczkę poszerzyć pod butem, wtedy jest też stabilniej. Okej, okay. Co jeszcze miało być? Czyli co mamy? Sztywność wzdłużną, sztywność poprzeczną, szerokość pod butem, budowę nart, czyli i związaną z tym dynamikę oraz to może o taliowaniu. A, taliowanie, no proszę bardzo, taliowanie. Taliowanie, czyli jaką narty mają geometrię. Im narty będą szersze na odcinku tutaj z przodu, czyli w dziobach, tym szybciej będą inicjować skręty. Oczywiście zakładamy, że narty są dobrze przygotowane, no bo to rozpatrywanie nart źle przygotowanych nie ma najmniejszego sensu. Więc jeżeli ta różnica pomiędzy dziobami a środkiem nart będzie większa, to one po prostu będą szybciej, przy każdym ruchu będą chciały wykonywać skręt. Tak samo, jeżeli chodzi o piętki. Szerokie piętki będą za nas wykańczać skręty, ale to też nie jest w każdym wypadku bardzo dobre. Bo na przykład, jeżeli jeździmy częściej skrętami szuranymi, czyli ze ślizgiem, to te szersze piętki z tyłu troszkę nam przeszkadzają, bo one chcą jechać na końcu na krawędzi. To nie znaczy, że na nich nie da się, no to często słyszę takie sformułowania, na nartach taliowanych nie da się pojechać ze ślizgiem. No, bzdura, na każdych nartach da się pojechać ze ślizgiem. Ze ślizgiem da się pojechać również na sportowej desce snowboardowej do slalomu, prawda? Bo to nie ma w tym najmniejszego problemu. Problem zwykle występuje odwrotny, że na czymś nie da pojechać się na krawędzi. To tak, to się zgodzę, ale że nie da się pojechać ze ślizgiem, takie przypadki nie występują. Ale jest trochę na pewno ciężej. Więc też trzeba zastanowić się, komu takie narty doradzamy, kto takie narty ma kupić, bo być może te takie ekstremalne taliowania pochodne nart slalomowych wcale dla tych osób nie są wskazane. I znowu, złoty środek, narty all around, na których jeździ najwięcej narciarzy. Około 15 metrów promień skrętu. Około 1,75 m długości i na takich nartach jeździ się po prostu wygodnie. Dobra, to teraz dotarliśmy do rzeczy, którą szczególnie chciałbym zwrócić uwagę, a mianowicie rocker. Rocker. To jest rocker. Czyli kiedyś narty były zbudowane tak, że miały tylko dzioby. Teraz narty w dużej mierze, również na trasę, zbudowane są tak, że te dzioby rozchodzą się znacznie wcześniej. Jeszcze 25 lat temu takie rozchodzenie się nart wcześniej było nazywane, że narty mają kacze dzioby i się nie nadają do użytku. Że to po prostu w ogóle nie da się na tym jeździć, dlatego że po prostu tak to jest, że narty potrzebują kambera. Kamber to jest odwrotność rockera, czyli... O właśnie, biegóweczki. Dziękuję Ci, Wojciech. Dziękuję Ci, Wojciechu. Dziękuję Ci, dobry człowiek. Nie wiedziałem, że ta firma jeszcze istnieje. A to, proszę Państwa, jest kamber. Czyli to jest to, że narty nie są płaskie,
tylko że narty, akurat na biegówkach to dobrze widać, bo one mają bardzo duży, wyraźny kamber, że narty zbudowane są jak pióro resoru w samochodzie. Dlatego, że one nie są płaskie od spodu, tylko wygięte w łuk. A to czemu? Ano temu, że jeżeli tu wywrzemy, czyli na środku narty wywrzemy siłę, to przy nartach wygiętych, czyli z kamberem, pierwsze przeniesienie siły będzie na dzioby i na piętki. A jak mawiał bardzo, bardzo dobry serwisant, który przez 10 lat był serwisantem Hermana Mayera, czyli pan Nemet z firmy Holmenkoll, narty składają się z trzech części. Kierownicy, która jest na dziobie, pedału gazu, który jest na tyle, oraz kompletnie nieistotnej części łączącej. Więc cała sprawa polega na tym, że musimy przenieść ciężar i siłę na naszą kierownicę z przodu, dlatego że wtedy będziemy w stanie precyzyjnie nartami sterować. Musimy przenieść naszą ciężką nogę na pedał gazu z tyłu, jeżeli chcemy przyspieszyć na końcu wirażu. Natomiast cały ten środek jest podobno nieistotny, aczkolwiek zapewne ma jakieś znaczenie. No. Skoro go robią. Skoro go robią, tak, to by nie robili. Musi być łączny. No więc wiemy już, co to jest kamber, co to jest rocker. I teraz słuchajcie. Parę lat temu powstała mania, wszystkie narty muszą mieć rocker. Czyli muszą mieć tutaj, że one nie wyginają się tylko tu, nie są wygięte fabrycznie tylko tu, ale przestają mieć kontakt ze śniegiem już mniej więcej na tej wysokości. Co narty z rockerem potrafią lepiej niż narty bez rockera? Otóż narty z rockerem niektórzy mówią, że są bezpieczniejsze. Dlatego, że prowadzone płasko, ich długość wydaje nam się krótsza. Bardzo to proste. Ta część wisi w powietrzu, więc efektywna długość narty prowadzonej płasko jest taka. Co powoduje, że w przypadku zagrożenia, szczególnie osoby początkujące są w stanie bardzo szybko skręcić i postawić narty w poprzek. Więc to jest dobra rzecz rockera. Wiele osób, odkąd rocker został wprowadzony na rynek, wiele osób chciałoby w rockerze widzieć receptę na wszelkie zło w narciarstwie. Że rocker to jest cudowny lek na wszystko. Tak nie jest. Rocker ma swoje zalety i ma swoje wady. W zależności od grupy przeznaczenia tych zalet lub wad jest więcej lub mniej. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Narty postawione na krawędzi, wygięte w łuk, przybierają całą długością krawędzi do śniegu. Nawet jeżeli mają rockera. Jest ok. Tylko, że zobaczcie, jak mocno postawiłem narty na krawędzi. Bardzo mocno. W takim kącie zakrawędziowania rzeczywiście cała krawędź nart z rockerem przylega do śniegu. Niestety jest jeden pewien drobny szkopuł. Co dzieje się przy niewielkich kątach zakrawędziowania? Czyli takich, z jakimi poruszają się głównie osoby średnio zaawansowane. A no właśnie, w zależności od wielkości rockera, ten rocker nie bardzo chce przylegać do śniegu. Co powoduje, że te narty klepią dziobami, że są nieprecyzyjne, że wydaje nam się, że inicjujemy skręt, a on się nie chce zainicjować? Nie, to przy dużych. To co pokazujesz, to przy dużych kątach zakrawędziowania, że one już są wygięte w dobrą stronę. Ale jeżeli jest mały kąt, to wtedy dziobem nie jest zainicjowany skręt. No właśnie, nie jest zainicjowany skręt, dokładnie. Narty nie chcą samoistnie inicjować. Narty, które mają zbyt wysoki rocker, które mają źle dobrany rocker, nie chcą same inicjować skrętów. A to była jakby idea wszystkich nart taliowanych, że one mają nam pomóc inicjować skręt. A tu nagle właśnie przy tych małych kątach, no przy tych, dla tych, z jakimi poruszają się ci najbardziej początkujący, te narty nie chcą nam inicjować skrętu. Więc ten rocker, nie każdy rocker i nie w każdej sytuacji jest dobry. Jak powstał rocker i jak zostały zmienione przepisy FIS-u na bardzo długie narty i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy stwierdzi, o no to teraz będą gigantowe narty, ponieważ są bardzo długie, z bardzo wyraźnym rockerem. Otóż nic takiego się nie stało. Narty gigantowe są nadal bez rockera, dlatego że ci faceci muszą mieć kontrolę nad tym, co się dzieje bardzo daleko od nich. No. Jeżeli tam powiesimy rocker, no to oni nie będą wiedzieli, co ten dziób robi i w którym momencie, a oni muszą mieć pełną precyzję. Co najciekawsze, rocker stosowany jest bardzo często, w zasadzie w połowie konstrukcji, nart slalomowych.
wydawałoby się bez sensu. No bo jak to, narty slalomowe z rockerem, po co? Jak one i tak są krótkie i tak dalej, i tak dalej. A otóż okazuje się, że ma to swoje uzasadnienie. Po pierwsze, narty slalomowe, może wezmę slalomki, bo to będzie lepiej wyglądało. Narty slalomowe poruszają się prawie zawsze z dużym kątem zakrawędziowania. Bo cała idea na jeżdżenia na nich jest dalekie odsyłanie nóg w skrętach i przechodzenie z krawędzi na krawędź szybko i postawienie ich mocno na krawędzi. Po drugie, owszem, z pozycji płaskiej lub nawet z krawędzi na krawędź, być może o ułameczek, bo to nawet już nie rozmawiamy o ułamkach, tylko o ułameczek sekundy, będą inicjowały później. No bo trzeba je mocniej postawić na krawędzi, żeby zaczęły inicjować. Ale teraz zobaczcie, co się dzieje. Narty z rockerem slalomowe postawione na krawędzi wygięte są już we właściwą stronę. Zanim je obciążymy, zanim je wygniemy w łuk, one już są trochę wygięte. W związku z czym one zaczynają skręcać postawione na krawędzi, zanim narciarz je obciąży. No i teraz niektórzy lubią jeździć na nartach slalomowych z rockerem, a inni nie. No bo jedni mówią, wydają mi się szybsze niż narty tradycyjne, a inni mówią, wydają mi się wolniejsze. Jedni i drudzy mają rację. To są bardzo indywidualne preferencje w nartach slalomowych. Czy z rockerem, czy bez. Szczerze, jest mi wszystko jedno. Albo narty są dobre, albo złe. W ogóle na to nie patrzę. Natomiast to, co rocker daje i to, co jest absolutnie najfantastyczniejszą rzeczą w rockerze, to jest narciarstwo pozatrasowe. Rockery w nartach pozatrasowych, zresztą rocker wziął się stąd, że pewien człowiek, Sean McConkie, zamontował alpejskie wiązania do nart wodnych i zjechał na Alasce bardzo taką długą i stromą ścianę, żeby pokazać, że narty z rockerem przy jeżdżeniu freeridowym mają sens. I rzeczywiście mają. Dlatego, że zobaczcie, narty, które są tak wygięte, że w zasadzie mamy kontakt tylko tutaj z podłożem, natomiast cała reszta pływa, jeżeli podłoże byłoby twarde. Natomiast cała reszta wisi w powietrzu. One oczywiście nie nadają się do jeżdżenia szybko po trasach, bo te kawałki, które narty, które wiszą w powietrzu, po prostu klepią, telepią, wydaje się, że powiewają wręcz podczas szybkiej jazdy, ale jak śnieg jest miękki, to one przylegają całą swoją długością. Natomiast to, co się dzieje bardzo istotnego, w momencie, kiedy śnieg jest na przykład z czym sobie przez bardzo wiele lat ludzie słabo radzili, a mianowicie szreń łamliwa, czyli cieniutka warstewka lodu na puchu, która przy nartach bez rockera była praktycznie niemożliwa do zjeżdżania. Trzeba było dokonywać różnych cudów, jakieś techniki, z obskoku, wyciąganie, no w ogóle jakieś makabryczne rzeczy. Nikt się nie zapuszczał na stoki ze szrenią łamliwą, bo wiadomo było, że będzie to porażka. W tej chwili na nartach z dużym rockerem jeździ się po tym, praktycznie tego nie zauważają. I to jest największa zaleta rockerów, czyli zdolność nart freeride'owych do jeżdżenia nie w optymalnych, ale w każdych warunkach śniegowych. I tutaj nie wyobrażam sobie posiadania nart freeride'owych bez rockerów. Jeszcze dwa słowa na temat nart freeride'owych. Narty freeride'owe szerokie, czyli duże. Wiadomo do czego służą. Do jeżdżenia w śniegach, które są takie, do jeżdżenia po bardzo długich, stromych ścianach, najlepiej na Alasce. Czy ktoś z Państwa mieszka na Alasce? No więc nie spodziewam się, żebyście potrzebowali zbyt wiele takich par, takich nart w domu. Jeżeli ktoś się wybiera, to zawsze można pożyczyć. Jeżeli ktoś jest dedykowanym freeriderem i jeździ naprawdę po świecie w poszukiwaniu puchu, to na pewno będzie miał i na pewno będzie wiedział, jakie sobie dobrać. Druga sprawa, druga grupa nart, te już są trochę bardziej przyjazne, to są tak zwane narty freeridowe małe. Tamte mają 120, te mają 110 mm pod butem, ale są też trochę węższe. Na takich nartach z tymi niewielkimi dosyć ciągle rockery są widoczne, ale na takich nartach daje się już jeździć w różnych warunkach. To znaczy, nawet w muldach, nawet po przygotowanym stoku, bo one są dosyć mocno taliowane. Daje się na nich po prostu w miarę normalnie zjechać, aczkolwiek nadal ich terenem działania jest brak trasy, czyli jeżdżenie poza trasami. Ale na nich się już da jeździć. Na tamtych nartach to naprawdę nie jest specjalnie wygodne. Bolą kolana, żeby je postawić na krawędzi. O matko, ile to czasu zabiera, jakiego wysiłku i tak dalej. Na tych nartach, więc ja myślę, że w warunkach europejskich takie narty mają znacznie więcej sensu niż te takie wielkie freeridówki. Aczkolwiek, jak się trafi z kolei kilka dni w sezonie nawet, albo nawet jeden dzień w sezonie,
taki, że są warunki, bo właśnie spadło metr śniegu, no to jazda na tamtych nartach jest po prostu bajeczna. To jest całkowite uczucie surfowania. To w ogóle nie ma nic wspólnego z narciarstwem. To się płynie tak, jakby jedzie tak, jakby człowiek płynął po wodzie z dużej fali. To jest naprawdę coś wspaniałego. I namawiam wszystkich średnio zaawansowanych narciarzy, nawet średnio zaawansowanych, bo te współczesne narty z rockerem są tak łatwe, że można na nich jeździć. Naprawdę nie muszą to być eksperci. Kiedyś to jeżdżenie poza trasami było zarezerwowane dla narciarzy ekspertów. W tej chwili naprawdę średnio zaawansowani narciarze są w stanie sobie poradzić. Jeden warunek. Pomyślcie tylko o sprzęcie bezpieczeństwa. To znaczy nie można wyjechać poza trasę. To jest naprawdę nieodpowiedzialne. Wyjechanie gdzieś tam, pojechanie poza trasę bez tak zwanego pipsa, czyli detektora lawinowego, bez umiejętności się nim posługiwania. Musiał mówić, bo na mnie patrzy mój mąż Zenon, ale co będzie, jak Zenona zakopie, znaczy zasypie lawina? To niekoniecznie musi trafić tą osobę, która nie umie. To może trafić również tą drugą osobę. Na przykład też jest sprawa jeżdżenia freeride'owego z dziećmi. Że jeżeli ktoś wyjeżdża z dziećmi, moje dziecko jest zabezpieczone, bo ma detektor lawinowy i ja je odkopię jakby co. A dziecko ciebie? Aby na pewno. Także ja jeżdżę trochę freeride i na razie do tej pory raz w życiu miałem nieprzyjemność brać udział w normalnej akcji poszukiwawczej, to znaczy nie były to ćwiczenia, tylko rzeczywiście podobno, jak się potem okazało, nikt nie był zasypany, ale tego nikt nie wiedział w momencie, kiedy ta akcja trwała. To powiem Państwu, że sytuacja wygląda zgoła inaczej niż na ćwiczeniach. Normalnie ludziom zaczynają się trząść ręce. Bo liczy się czas. Bardzo fajnie zaobserwowałem przy okazji coś takiego jak podejście służb ratowniczych. Myśmy pracowali na lawinisku przez 2 godziny, przy czym pierwsze pół godziny to była praca naprawdę tak, że wszystkim się lał pot spod czapek, kasków i tak dalej, spod kurtek, bo wiadomo było, że chodzi o minuty. Po pół godzinie to było we Włoszech i naczelnik, który kierował akcją ratunkową, no dobra, to teraz zapalcie sobie fajki, coś się napijcie, bo już wiadomo, że szukamy zwłok. Więc to też daje taką świadomość, że to jest poważna sprawa. Więc namawiam wszystkich do jeżdżenia poza trasami, namawiam do tego, żeby zrobić to rozsądnie. Ok. Ostatnia sprawa doboru sprzętu. Niech każdy z Was albo Wasi klienci będą uczciwi wobec siebie. Tutaj w serwisie, słuchajcie, ilu my mamy mistrzów świata w narciarstwie, to po prostu ja nie wiem. Medale powinny się sypać workami. Tu wchodzą goście i mówią, jeżdżę najlepiej na świecie. Naprawdę, to nie są odosobnione przypadki. To szkoda, że nie pokażę świata. Gdzie jeżdżą, nie wiem. Może mają jakąś ligę dla siebie, tajną. I ta sprawa doboru nart dla siebie. Ja wiem, że wszyscy chcieliby jeździć na nartach z napisem World Cup albo Racing. A przynajmniej większość, bo niektórzy chcą jeździć na nartach właśnie freeride'owych, gdzie jest napisane Big Line albo Crazy, albo brzydkie słowa. Bo to też często na nartach freeride'owych jest napisane. Natomiast to, co jest bardzo istotne, bądźcie uczciwi wobec siebie samych. Najlepiej w sytuacji odosobnienia, w sypialni się zamknąć, tak sobie, czy ja aby na pewno jestem mistrzem świata? Bo być może jednak nie. I być może serwisowe gigantki, choć się fajnie na nich jechało, w warunkach laboratoryjnych, w warunkach na co dzień nie będą tymi nartami, które chcę mieć. Bo zauważcie jedną sprawę. Ja myślę, że nawet średnio jeżdżący narciarz jest w stanie zjechać na serwisowych gigantkach, dopóki stok jest płaski. Czyli gościu wychodzi na tak zwanych testach, bo jeszcze są testy, czyli na przykład my organizujemy testy, jakieś tam inne magazyny organizują testy, kiedy porównuje się między sobą narty z jednej grupy różnych firm. Ale są również organizowane testy, że producent przyjeżdża, czy importer przyjeżdża na stok i mówi, robię testy. Nie robicie, drodzy panowie, testów, tylko robicie prezentację produktów. To jest zupełnie co innego. Bo wy porównujecie swoje narty ze swoimi. To nie są żadne testy, tylko prezentacja produktu. Więc podczas prezentacji produktów bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że te prezentacje produktów na przykład są na stoku w Białce. No i gościu przyjeżdża po takim jeżdżeniu na stoku w Białce i mówi,
tak mi się na tych nartach jeździło, ja takie chcę. A jechał pan na tych nartach po stromym stoku? Albo w nieco gorszych warunkach, a nie rano w białce? No nie. To może być różnie. W związku z czym ta taka uczciwość wobec samego siebie moim zdaniem jest szalenie istotna. Zastanówcie się bardzo poważnie, czy aby na pewno te narty sportowe, te narty z napisem Racing i World Cup, na przykład Japończycy rozwiązali to bardzo, bardzo sprytnie. Wszystkie narty robione na Japonię, na rynek japoński i koreański mają napis Racing albo World Cup, bo tam nikt nie kupuje innych. Więc się bierze narty takie z pianką w środku i na nich jest napisane Racing. I kogo to obchodzi? Jest napisane Racing i jest dobrze, wszyscy są zadowoleni. Także to trzeba być naprawdę uczciwym w stosunku do samego siebie, realnie ocenić swoje możliwości, realnie ocenić również swoją kondycję fizyczną. Bo ja wiem, że większość ludzi, średnio zaawansowanych amatorów, poradzi sobie z serwisowymi nartami slalomowymi, tylko pytanie brzmi, jak długo? Na jeden zjazd? Owszem, a na dziesiąty? Po trzecie, kolejna sprawa, na którą trzeba zwrócić bardzo uważnie, znaczy dużą uwagę, to jest to, jak często przygotowujemy swoje narty do jeżdżenia. Otóż, jeżeli ktoś oddaje narty dwa razy w sezonie do serwisu, to niech nie kupuje nart sportowych, bo po prostu te narty z tępymi krawędziami nie będą jeździć. Jeżeli ktoś jest gotów do tego, że codziennie, po każdym dniu jazdy, zamiast napić się piwa z kolegami, idzie do piwniczki i 5 minut pilniczkiem diamentowym albo innym wyrównuje krawędzie, okej, kup sobie narty sportowe. Bo te narty, czy będą miały bardziej ostre krawędzie, czy będą miały mniej ostre krawędzie, one będą działać. Natomiast narty z komórki sportowej, jak nie będą miały idealnie przygotowanych krawędzi, to po prostu jazda na nich nie będzie nawet w połowie taka fajna, jak jeżdżenie na tych nartach dobrze przygotowanych. Więc to też jest... Na te wszystkie pytania trzeba sobie odpowiedzieć, zanim kupimy narty. Teraz chciałbym puścić szybko, bo tutaj panowie już nerwowo spoglądają na zegarki. Chciałbym puścić szybko narty, które są fabrycznie przygotowane przez firmę Ela. Aczkolwiek to nie jest to, że to ja tutaj jestem jakimś źle nastawiony do firmy Elan. Tak przychodzi z fabryki przygotowanych większość nart. Proszę zobaczcie, gdzie narty mają naostrzaną krawędź z boku i od spodu, do którego miejsca i że to widać gołym okiem. Wojtek, puść. No. Starsi niech założą okulary. Starsi nie zdejmują okulary, szanowny prelegencie. Przełamanie krawędzi. I teraz niektóre narty na rynku, na których ludzie jeżdżą, nie wiem, 7-8 lat, niektóre... My tak zostawiamy, oczywiście. I teraz słuchajcie, najlepsze to jest to, że ja się czasami pytam serwisantów, co ty wy robicie z takimi nartami? Oni, jak to co? Pilniki na okrągło. Żeby tam nie przeszkadzało. No to już jest naprawdę, to już jest szczyt wszystkiego, żeby coś takiego zrobić, bo to jest po prostu gwałt na nartach taliowanych. Jeżeli ktoś zaokrągli krawędź na nartach taliowanych, to jest to zwykły, normalny gwałt na nartach taliowanych. Dobra. Koniec nart. Pytania? Ja mam pytanie dotyczące sztywności nart. Tak. Parę lat temu firma Head wypuściła taki nart z chipem. O, panie Wojtku. Powiedz proszę o amfibię, bo to jest dobrze. Miały ją zwiększać. Panie Wojtku, prosimy o eksponat. I chciałem się zapytać, czy to jest kwestia marketingu tylko, czy rzeczywiście... Nie, ja uważam, że to nie jest kwestia marketingu. Te włókna na pewno magazynują energię. Na pewno ją w odpowiednim momencie oddają. Zaraz tylko Wojtek dostarczy ten eksponat. Tu jest eksponat właśnie narty... Nasz przyjaciel, który ma serwis, swego czasu też był zainteresowany i taką nartę przeszedł takie nartę. Słuchajcie, sprzęt działał w ten sposób. Tu jest taka siatka z materiału, który pod wpływem impulsu elektrycznego się wydłuża, powodując, że ten odcinek narty robi się sztywniejszy w poprzek, bo wydłużają się włókna w poprzek, oraz wzdłuż, bo wydłużają się włókna wzdłuż. Jeżeli zobaczymy wielkość tej maty, to jest jedna mata i to jest druga mata podłączona do tego chipa. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach jest w stanie sobie wyobrazić, że ten
ułamek grama tych włókien jest w stanie w jakikolwiek sposób zmienić właściwości nart. Jaka siła występuje przy tak, to gratuluję. Oczywiście ten chip generuje impuls elektryczny. Oczywiście te włókna się rozszerzają, czyli de facto producent nie oszukuje. Aczkolwiek jaki ma to wpływ na jazdę na tych nartach, to kiedyś zanim Head to zrobił, taki element piezoelektryczny zrobiła również firma K2, tylko że oni już poszli dalej, o krok dalej. Ja uważam, że to było lepsze. Nie zrobili żadnych włókien wewnątrz narty, tylko diodkę. I ona pikała czerwonym światłem, jak te narty się wyginały i odginały. I to było moim zdaniem lepsze, bo przynajmniej nikt nie wmawiał sobie, że one zmieniają w jakikolwiek sposób właściwości nart. Ta diodka była super, naprawdę. Mi się strasznie podobało wieczorem, jak się jechało tam pi, 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 pi. Z przodu była diodka, no było naprawdę coś fantastycznego. Więc tutaj przykład, do kamery przykład, proszę bardzo, działa na pewno. Na ile skutecznie? Trudno powiedzieć, powiedziałbym, tak delikatnie to mówię, trudno powiedzieć, na ile skutecznie to działa. Okej, okay. Pytania dotyczące butów rachciach-ciach, szybko, znaczy nart. Ja mam pytanie, proszę. Ja jestem nietypowym kobietą, ponieważ mam 1,78 m, czyli bardziej w stronę gabarytów mężczyzny i wybieram narty męskie. Czy dobrze robię? Patrzę na długość, bo wszystkie damskie narty były męczące za krótkie, a jeżdżę na nartach gigantowych. Wszystkie panie, które, niech pani zauważy taką rzecz, że nie ma nart damskich i męskich, tylko są narty damskie i unisex. Więc robi pani jak najsłuszniej. A dzięki Edenowi, bo kilka lat temu... A robi pani jak najsłuszniej, bo... ...do twoich gabarytów jeździ na nartach męskich. A może to jest właśnie jakiś pomysł? Ona była jedyną z tych nielicznych zawodniczek, która jeździła na nartach 1,60 m slalomowych, a nie 1,55 m. Tak. Ale jest jej naprawdę sporo. Tutaj pani... Drobna kobieta też jeździ na męskich nartach i co? I daje radę. Także jak najbardziej słusznie, tak. Zdecydowanie tak. Bo pani, jeżeli pani jeździ dobrze na nartach, to szuka pani stabilności w tej jeździe i potrzebuje wtedy pani nart zarówno trochę bardziej energicznych niż większość nart damskich. Takie perełki jak ten Elan, że jest to konstrukcja bardzo podobna do nart zawodniczych, czyli tych sklepowych zawodniczych oczywiście, tych sportowych nart, to jest bardzo duża rzadkość. Większość nart dla pań to po prostu są narty bardzo lekkie. I tu mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy. Otóż czy narty, wszyscy im producenci mówią, nasze narty są najlżejsze, a nasze są jeszcze lżejsze, a nasze to w ogóle już nic nie ważą. I czy to jest dobre? Nie jest to, wcale nie jest takie dobre. To jest dobre tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy, dla tych 85%, którzy jeżdżą na nartach all-around. Natomiast narty, dobre narty, bardzo często są to ciężkie narty. Polecam wzięcie do ręki właśnie nart, jednej narty z pary, tych, które w naszych testach przez ostatnie 2 lata zdobywały czołowe miejsca, to są narty cholernie ciężkie. Po prostu bardzo ciężkie. Ale co z tego? Jak się je ma na nogach, to w ogóle nic nie znaczy. Nie ma najmniejszego znaczenia. To jest tylko niewygoda do noszenia. Natomiast ich zdolność do przejeżdżania przez tak zwane kalafiory, czy nierówności na stoku, czy usypane takie czasami się tworzą ze sztucznego, szczególnie śniegu, coś takiego, co przypomina cukier. I pod koniec dnia mamy takie posypane hałdy cukru. No lekkie narty na tym to po prostu jest tragedia, bo to skacze, odbija się jak piłka ping-pongowa. Narty ciężkie po prostu przez to jadą. Więc narty lekkie wcale... To, że narty są lekkie, dla mnie to jest żadna zaleta. A raczej powiedziałbym, że w większości przypadków wada. Chciałbym trochę popularizować z szerokością nart. Proszę bardzo. 70-75 mm chciałbym trochę z tym popularizować, ponieważ też na testach NTN-u nowe narty, czy Head Monster, czy Amphibion, Elana, często 88 pod butem, czy Nordica 90 pod butem, dzięki swojej konstrukcji bardzo lekko jadę, ja nie czuję żadnego obciążenia ze względu na szerokość pod butem. Dobra, a ja to wiem, ale tutaj z racji tego, że materiał jest nagrywany, to jak szanowny pan jeździ na nartach, jak się ocenia, że jeździ? Dość dobrze. Właśnie, mówimy tutaj. To, co powiedziałem, 70-75 przy wyborze nart all-around albo all-mountain, ale przede wszystkim all-around dla ludzi, którzy nie są ekspertami na nartach. Im ta szerokość zbyt wielka może przeszkadzać. Ja wybrałem jako
moje ulubione narty z testu, bo tutaj Grzegorz, mój przyjaciel, który był na testach, zadał mi bardzo podchwytliwe pytanie na testach. Jaką parę wybrałbyś dla siebie, jeżeli mógłbyś wybrać tylko jedną? 100 parę nart, par nart na teście, 50 parę przejechałem. I jakie narty wybrać, jeżeli chcesz mieć tylko jedną parę, a większość ludzi ma tylko jedną parę, prawda? Na cały sezon, powiedział z założeniem, na cały sezon. I były to Heady Monstery 88. Bo to są narty, na których jestem w stanie pojechać w każdych warunkach, sprawia mi to przyjemność. Tak. Ale ja też jeszcze ciągle uważam, że jeżdżę dobrze na nartach. Natomiast osoby, które są średnio zaawansowane, które na przykład dopiero zaczynają jeździć trochę szybciej i tak dalej, to jeżeli one wezmą narty zbyt szerokie, to będzie to dla nich straszna męka. Czyli twierdzisz naprawdę, że jeżeli ktoś dobrze jeździ na nartach, a miałby wybrać jedną parę nart, to byłaby to narta zupełnie. Dla mnie tak, ale na przykład jeszcze pewnie 5 lat temu wybrałbym narty sportowe, a może 10. Co ciekawe, na testy Pentagonu rozmawiałem z kolegami, którzy są tutaj z grupy sportowej, która jeździ amatorsko na zawody i oni byli zdziwieni, jak dobrze jeżdżą narty, nie tylko rejsowe. Dokładnie tak. Oni odkryli dopiero je, tak naprawdę tutaj musieli na nich pojechać i w takiej rozmowie różnej stwierdzili, że to są bardzo często super narty. Super, tak. Przy czym tak jest to, co powiedziałem na początku, szczególnie w grupie All Mountain, te charaktery nart są tak różne, że tutaj nie można powiedzieć, że narty All Mountain nadają się dla większości narciarzy, którzy jeżdżą po przygotowanych trasach, bo to od razu moje pytanie brzmi, ale które z tych nart All Mountain? Te bliżej tym sportowym, czy te bliżej tym freeride'owym? Zależy, gdzie kto jeździ. No i ostatnie pytanie, zanim dojdziemy do końca, jeżeli nie ma więcej uwag z sali, to czy jedną parą da się ogonić cały sezon narciarski? Wszystko chce jeździć po wszystkich możliwych terenach. To jest istotna. Ja mam istotna. My tutaj z moją najbliższą rodziną, czyli ciotecznym bratem, byliśmy w Norwegii i myśmy pojechali samochodem do tejże Norwegii, a nasi współtowarzysze podróży polecieli, ponieważ uważali, że łatwiej się leci, tylko to oni mieli to szczęście, że myśmy jechali samochodem, dlatego że każdy z nas wziął po 3 pary nart. Ja nie wyjeżdżam z domu, nie biorąc 3 albo 4 par nart, a teraz jeszcze biegówki. I zaczyna się robić kłopot, no bo do samolotu to jak? Korzystać z tych pożyczalni. O, to bardzo dobry pomysł. Fantastyczny pomysł. Nie dość, że są... Zobaczcie, a propos wypożyczalni, to jest mój też ulubiony temat, wypożyczalnie narciarskie. W wypożyczalniach narciarskich, w większości wypożyczalni narciarskich w Alpach, turnus zmienia się w sobotę. W sobotę przyjeżdżają Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy, Polacy idą do wypożyczalni, wypożyczają narty, cały tydzień je tłuką na nartach i oddają kiedy? W piątek wieczorem. Gościu w piątek wieczorem zawija rękawy, puszcza taśmę papierową na najwyższe obroty i 300 par nart w noc. Super zrobione. Naprawdę. A to najwyższy ten asortyment taki sobie. No nie, no asortyment często w wypożyczalniach jest bardzo dobry. To już nie można tak powiedzieć, że we współczesnych wypożyczalniach nie ma... W Austrii tak, ale w Francji to no. Dziadostwo. Tak. I słuchajcie, jeszcze jest jedna rzecz. Wypożyczalnia mówi, czy chce pani pakiet VIP? Jasne. Pakiet VIP umożliwia pani zmianę nart, jeżeli by się pani nie jeździło. No to jakie pani bierze narty dzisiaj? Proszę takie. Dobra, no ale słabo mi się na nich jeździ. Przychodzę następnego dnia do wypożyczalni, jestem tą urzeczoną kobietą i mówię, chciałabym, bo miękko jest na stoku, mieć narty All Mountain, ale niestety zostały tylko w rozmiarze 182. Bierze pani czy nie? Nie? No to niech proszę zostać przy swoich. Taki jest, to są realne problemy wypożyczalni. Wcale nie przerysowane, naprawdę. Tak to wygląda. Szczególnie jeżeli chodzi o przygotowywanie sprzętu. Przygotowuje się sprzęt na bardzo brutalnych, to znaczy na takich maszynach nastawionych, bo oczywiście te maszyny można, często są to bardzo dobre maszyny, te maszyny można nastawić tak, żeby one pieściły te narty, tylko nie ma na to czasu.
Więc się leci szybko, 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 szybko. Potem na maszynkę do smarowania. Po jednym zjeździe nie ma śladu smaru na nartach. Co więcej, można przyjść na przykład tu, ale do szeregu innych serwisów w Europie, na świecie i tak dalej. Przy czym pamiętajcie Państwo, że jest jeszcze takie bardzo ciekawe, bardzo fajne badanie niemieckie, które mówi, że jakość serwisów jest tym gorsza, im bliżej gór one leżą. Czyli w naszym kraju najlepsze serwisy prawdopodobnie są w Szczecinie i w Trójmieście. Dlatego, że są najdalej od gór. Dlatego, że w serwisach, które są daleko od gór, ludzie mają czas, żeby te narty zrobić. Natomiast w górach facet przynosi wieczorem, a chce na rano narty. To co ten gość, nawet jeżeli by bardzo chciał, albo za 15 minut, to co można z tymi nartami zrobić? Można je scharatać na papierze. Koniec, kropka. Dobrze. O czym to ja chciałem powiedzieć? Kończymy z nartami, bo już to długo, za długo to wszystko trwa. Zacząłeś mówić, że chcemy się tu, albo w całej Europie, że ma na co zrobić. A, właśnie, to bardzo istotna sprawa. Możecie sobie Państwo przyjść na przykład tutaj i porozmawiać z Wojtkiem, albo ze mną, albo z naszym trzecim wspólnikiem Tomkiem i powiedzieć, słuchajcie, mam fajne narty, wydawało mi się, że one dobrze jeżdżą, jak byłem na prezentacji produktu firmy takiej czy innej w Białce Tatrzańskiej, a teraz jeździ mi się na nich fatalnie. No więc taką osobę zaczynamy prześwietlać. No ale dlaczego? No to chodzi oczywiście o ludzi, którzy mają narty z wyższej półki, a niekoniecznie popularne narty z makro, bo to wiadomo, że tam narty popularne z makro robi się dobrze, ostrzy im się krawędzi, mocno się je podcina od spodu, czyli podwiesza krawędzie, bo wiadomo, że one są dla ludzi, którzy jeżdżą słabiej, więc ci ludzie, którzy jeżdżą słabiej, nie potrzebują idealnie prowadzących krawędzi, tylko potrzebują przede wszystkim sprzętu, który im nie zrobi krzywdy. Natomiast jeżeli zaczniemy z taką osobą, która ma dobre narty, drążyć temat, mówi, a bo tamte narty, jakie testowałem czy testowałam, to wydawały mi się skrętniejsze albo stabilniejsze, albo i tak dalej, po kilku, najdalej kilkunastu pytaniach wiemy mniej więcej, w czym jest problem. Po pierwsze dlatego, że wszyscy, którzy tu pracujemy, jeździmy na nartach i czujemy to, co się z tymi nartami dzieje w momencie, kiedy jest tak albo inaczej. Po drugie, dlatego, że już mamy pewne doświadczenie i wiemy, jak klienci reagują na różne pytania. Jeżeli się pójdzie do serwisu, gdzie co sezon jest inna ekipa przy maszynie, choć ta maszyna jest bardzo dobra, i co sezon ta ekipa to są ludzie, którzy nie wiedzą, dlaczego to zagięte jest z jednej strony, no to nie oczekujcie, że ktoś wam tam w stanie jest doradzić cokolwiek. Natomiast są serwisy w Polsce, naprawdę jest ich wcale nie mało, gdzie takie doradztwo można uzyskać. Jak stuningować moje narty, żeby jeździły jeszcze lepiej, albo jak stuningować moje narty, żeby jeździły tak, jak jeździły kiedyś, kiedy były fabryczne. Ale to trzeba porozmawiać z tym gościem, który tam stoi. Jako przykład możemy podać takiego pana, to jeszcze mąż tej pani, który pogadał Tomek, że ona była zachwycona i przysłali ją kartkę. Pan twierdził, że na tych nartach niestety kiedyś jeździły świetnie, teraz niestety nie może na nich jeździć w ogóle, zupełnie bolą go nogi. A to był wysoki model Rossignola, całkiem przyzwoite narty. Poprosiliśmy, żeby je przyniósł w samochodzie, no to wystarczyło na milę. No. Wystarczyło dotknąć kciukiem do krawędzi. Obejrzeć to narty, już wiedzieliśmy, gdzie jest przyczyna. Zabraliśmy te narty tam do tyłu, do nas do serwisu. Po godzinie około otrzymał pan z powrotem narty. I w tejże też kartce była anotacja o tym, że na takich nartach on jeszcze w życiu nie jest. To były te same jedno narty, tylko inaczej tak. Przygotowane. Ale najlepsze jest to, że strzeliliśmy sobie sami w stopę, bo pan chciał kupić nowe narty. I nie kupił, bo mu się tak zaczęło znakomicie znowu jeździć na tych swoich starych. Więc to niedopuszczalny błąd. Już tak nie będziemy postępować. My też się uczymy. Dobra, koniec nart, koniec. Słuchajcie, buty. To już teraz krócej, szybciej i tak dalej, i tak dalej. Buty znowu. Mówiliśmy o tym. Sztywne buty. To są buty precyzyjne. Buty precyzyjne przenoszą dobrze siły na odcinku piszczel, kolano, stopa, krawędź narty i mają tak przenosić siły. Jeżeli ktoś chce jeździć na nartach dobrze i precyzyjnie i ma sportowe narty, musi mieć sportowe buty. Jakie są? Dlaczego wszyscy nie jeżdżą wobec tego w sportowych butach? Bo zwykle są niewygodne. Bo sportowe buty są wąskie.
bo sportowe buty są sztywne, bo sportowe buty muszą być idealnie dobrane, a jeszcze co więcej, bardzo często namawiamy ludzi, którzy mają sportowe buty, żeby używali tych butów w rozmiarze o numer mniejszym niż noszą buty na szosie, czyli szosówki, czyli do biegania na przykład. Jaki ma pani rozmiar butów? 40. No to 20, a w jakich butach narciarskich pani jeździ? 40. Aby na pewno? 26 czy 25? 41. 41. Chwilka 41. To dobrze. To jest pani jednym z nielicznych wyjątków osób, które mają dobrze dobrane buty narciarskie. Dlatego, że w większości przypadków my się pytamy pani szczególnie właśnie. Bardzo nam miło. My się pytamy pani szczególnie, czy odważyłaby się pani zejść po stromych schodach, na przykład gdzieś tam w galerii handlowej w za dużych szpilkach? No pan oszalał. To dlaczego chce pani jeździć na nartach, które są dłuższe, przenoszą większe siły, w za dużych butach? No to jest jakiś absurd totalny. Więc tak muszą być dobrane buty sportowe. W rozmiarze butów szosowych lub mniejszym są zwykle wąskie. Ja na przykład część zeszłego sezonu jeździłem w butach, które mają 93 mm szerokości. Za wygodnie nie było, no. Ale dało się jeździć. Wycięte otwory na palce. Dokładnie. Na krew też otwory wywiercone. Żeby... Tak. Ale są tak precyzyjne, że jazda w nich jest naprawdę dużą przyjemnością. Tylko, że to nie są buty na co dzień dla każdego. Oczywiście mam drugą parę butów. Oczywiście wyjeżdżam na narty z czterema parami nart i dwoma parami butów. Przynajmniej. Czasami trzema. Więc to wszystko zależy od tego. Jeżeli ktoś chce mieć buty, no i właśnie tutaj mamy przykład takich butów. To są sklepowe buty sportowe. Buty zawodnicze, sportowe są jeszcze bardziej, wyglądają na jeszcze bardziej niewygodne i są jeszcze zwykle bardziej sztywniejsze i precyzyjne. Natomiast, bardziej sztywne i precyzyjne. Natomiast czy z tymi butami można coś zrobić, żeby były bardziej przyjazne? Można. Można je tuningować wewnątrz, zewnątrz, wkład i tak dalej. Można również za pomocą śrub z tyłu, bo wszystkie buty sportowe mają śruby z tyłu, wykręcić jedną śrubę, jak na przykład są bardziej miękkie warunki, wtedy one się zrobią trochę bardziej elastyczne. Ale zauważcie, że zrobią się elastyczne tylko w jednej płaszczyźnie, przód, tył. Natomiast nie zrobią się elastyczne od tej strony. Bo sztywność tych butów to jest wypadkowa. Sztywności przód, tył i sztywności na boki. Więc nawet jeżeli wykręcicie dwie śruby, bo będzie bardzo miękko, to one będą znacznie bardziej elastyczne, tak, ale nic się nie zmieni tu. Więc jeżeli ktoś się decyduje na takie buty, to prawdopodobnie wie, co robi. Natomiast ostatnimi czasy pojawiło się na rynku bardzo dużo fajnych butów, które, mamy dwa przykłady, to są damskie akurat, a tu są męskie, których konstrukcja bazuje na butach sportowych, aczkolwiek wykonane są z dużo lżejszych materiałów, cieńszego plastiku przede wszystkim. I te buty dają dla większości normalnych narciarzy wystarczająco dużo kontroli przy zachowaniu znośnego komfortu. To znaczy, że można w nich jeździć przez cały dzień. Bez najmniejszych problemów. I na takie buty większość narciarzy namawiam. Nie bójcie się też również tej sztywności. Że tam ludzie mówią, ojej, mam takie sztywne buty, to źle mi się jeździ, bo zwykle to jest sprawa, że źle się jeździ, że ta kombinacja pomiędzy nartami a butami jest źle dobrana. Natomiast co powodują sztywne buty, co powodują buty elastyczne? Oprócz tego, że precyzja, bo o tym już rozmawialiśmy, to jeszcze to, jeżeli stok jest nierówny, a buty są sztywne, to one walą po piszczelach. Jeżeli ktoś jeszcze ma sztywne narty do tego, to walą po piszczelach bardzo. Nic się z tym nie da zrobić. Trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać. Dobra, słuchajcie, jest jeszcze kilka ciekawych rzeczy do zobaczenia. Buty, które rozwinęły nam się w ciągu ostatnich paru lat. Buty, które... Tak jak narty All Mountain, czyli buty All Mountain do jeżdżenia po trasach i poza trasami. Jakie są charakterystyczne rzeczy tych butów? Ano to, że po pierwsze można im odpiąć z tyłu ten taki dzyndzelek i odblokować cholewkę, tak że cholewka może się poruszać.
Kiedyś nazywało się to system ski walk i było tylko w butach dla początkujących, a teraz się to nazywa ski and ride albo coś takiego, walk and ride. I mówi się o tym, że jest to dla tych ludzi, którzy jeżdżą poza trasami i czasami w tych butach muszą po skałach czy po ubitym śniegu gdzieś dojść z nartami na przykład granią. Gdzieś się wydostać, przejść, wtedy jest im wygodniej, wtedy nie mają zblokowanych cholewek, wtedy nie obciążają sobie kolan i tak dalej, i tak dalej. Jak go zwał, czy to jest ski walk, czy nie ski walk, czy ride and ski, czy walk and ride, wszystko jedno. Efekt jest taki sam. Mam takie buty, podobne, znaczy nie takie dokładnie, ale podobne buty z takim systemem. Jak to cudownie oszczędza wasze nogi. Matko Święta, wyciąg orczykowy długi w Kaunertal na przykład. Odblokowujemy choleweczki i jedziemy do góry w pozycji wyprostowanej. Kawka, tak. Kawka w barze poranna, odblokowujemy choleweczki i jest okej. Okay. To jest coś cudownego. Naprawdę, czy ktoś jeździ freeride'owo, czy nie jeździ freeride'owo, ta blokada z tyłu jest naprawdę cudowną rzeczą i daje ulgę nogom w bardzo istotny sposób. Wady, bo zawsze są. Buty są cięższe. Ten mechanizm waży. Jest w środku. Te buty również, konkretnie ten model, jest zbudowany w dziwnej konstrukcji. W dziwnej dla młodszych, dla starszych mniej dziwnej, bo takie buty już widzieli. Otóż ta skorupa tych butów nie składa się z dwóch części, tylko z trzech. Trzecią częścią jest język. Tak kiedyś miały buty Reichle, które również były kopią butów, które były przed nimi. Były to takie buty, które się nazywały szwajcarska, nie wiem, w tej chwili nie pamiętam na końcu języka, ale nazywały się Stratos i Reichle skopiowało z tego Stratosa. Tak, i potem były Reichle z linkami, a potem z tego były Reichle bez linek, już z normalnym, znaczy Reichle nazywały się Flexon. W każdym razie, pan Dalbello, który produkuje teraz te buty, wykonywał wkłady dla firmy Reichle i w momencie, kiedy firma Reichle zbankrutowała, to po prostu przejął ten patent dla siebie i koniec. I teraz robione są buty Dalbello. Jakie ma to zalety? No, zalet jest sporo. Po pierwsze, łatwiej włożyć i wyjąć nogi. Po drugie, ten język jest wymienny. W zestawie są dwa języki, bardzo często. I to jest regulacja flexu, czyli sztywności butów. Zakłada się elastyczny język albo sztywniejszy język. I mamy buty, które jeździmy w miękkich warunkach albo jeździmy w twardych warunkach. Zwykle mamy zły język do warunków, no bo tak to wygląda. Patrzymy wieczorem, będzie padało, nie padało, właśnie zamarzło, no ale to taka jest normalna rzecz, jak się ma coś uniwersalnego, co trzeba wymienić, prawda, element. No, trudno jest z tymi językami jeździć w kieszeni, więc się ich nie wymieni na stoku, ale jest to możliwe. Jeżeli ktoś bacznie ogląda prognozę pogody, to da sobie z tym radę. Trzecią rzeczą, która w tych butach jest bardzo istotna, ta woda się przewróci. Trzecia rzecz, która jest w tych butach szalenie istotna, to są wkłady, które nazywają się IQ, ciekawe, nie ID, przepraszam, ID, ciekaw jestem dlaczego. I jak zobaczycie, te wkłady mają jedną ciekawą rzecz, one nie mają języka. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że sztywne narty, sztywne buty bolą piszczele. Nie bolą. Nie bolą. To jest tak kapitalne, to jest tak rewelacyjne, oprócz tego te wkłady są bardzo lekkie. Coraz więcej firm robi tego typu wkłady. Marek ma takie buty. Tak? Co? Kupiłem w zeszłym roku z normalnymi wkładami. Nie, z normalnymi. Nie, z normalnymi wkładami. To te buty występują również w takim klasycznym wkładem. My zamówiliśmy tym razem trochę takich. Już mam dosyć, kupował mi się dobrze jeździć, tym co mam. Dobra. Ostatnia rzecz. Coraz powszechniej na świecie stosowane są w butach narciarskich podeszwy, które się nazywają WTR. Te podeszwy wyglądają mniej więcej tak, ale nie do końca tak, bo to są podeszwy, które spełniają normy DIN, czyli Deutsche Industrie Norm, według których działają wiązania narciarskie. Ale coraz częściej właśnie w butach freeride'owych, w butach, w których można trochę podejść, szczególnie po kamieniach, są buty z wibramową podeszwą, albo dodatkowo w zestawie dostaje się podeszwy,
które można przykręcić na kilka śrubek. Jak widzicie, jest to odkręcane, przykręcane. Do tych butów też można zastosować podeszwy VTR, WTR. Bo co to znaczy WTR? Walk to ride. Czyli to są podeszwy do tego, żeby w nich chodzić daleko. I teraz uwaga, i przestrzegam przed tym sprzedawców, klientów i tak dalej, i tak dalej. Podeszwy butów WTR nie są kompatybilne z większością wiązań narciarskich na rynku. To znaczy, dają się wpiąć, ale nie działają. W sensie, jak ktoś wepnie buty z podeszwami WTR w wiązania wyścigowe, to te wiązania mogą w sytuacji krytycznej nie zadziałać. Nie muszą, ale mogą. Są na rynku specjalne wiązania, które są przystosowane zarówno do normy DIN, jak i do normy WTR. Trzeba na to zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś kupuje takie buty, to musi być tego świadom. Jeżeli ktoś kupuje buty, gdzie w zestawie są te drugie podeszwy, to żeby nie przekręcił sobie, a zrobię sobie te fajniejsze podeszwy, bo w nich się wygodniej chodzi. Okej, ale czy twoje wiązania też o tym wiedzą? I tu jest taki mały problem. No dobra. Proszę Państwa, i tak mi trężyliście strasznie dużo czasu, więc jeżeli są jakieś pytania o sprawności i sposobie działania tego razem ze sobą, mówiliśmy już o tym, to musi być mniej więcej sprzęt z tej samej półki. Nie można jeździć w butach sportowych, na nartach przeciętnych z tak zwanym paździerzem w środku, choć się da. A na pewno nie można jeździć w butach, kapciach na sportowych nartach, bo owszem, da się, ale może być to bardzo niebezpieczne. Czy są jakieś pytania dotyczące butów? Taka moja dygresja to właśnie, że te marne buty w zetknięciu z dobrymi nartami mogą być bardzo niebezpieczne. Mam anegdotę, gdy trafił do mnie klient, któremu sprzedałem narty. Mój błąd, nie zapytałem się o buty. To był mój błąd. Ten klient przyszedł po jakimś czasie, miał bardzo niemiłą przewrotkę. I wtedy zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że pan ma trzy numery za dużego buta, za miękkiego, nie miał w ogóle kontroli nad tą narką, dlatego się przewrócił. Bardzo istotne chyba to, żeby dobierać, żeby ta noga była stabilna w tym momencie. To jest. Słuszna uwaga. Tutaj też mieliśmy w zeszłym roku, tak pamiętasz, pana z Salomonami. Przyszedł pan z nartami 1,40 m dla wnuczka. No i przygotować narty, już tak mówiliśmy z Wojtkiem, chyba się nie opłaca tych nart przygotowywać, bo one już naprawdę strasznie stareńkie i tak dalej. Ale naszą uwagę zwrócił rozstaw wiązań na tych nartach. No i mówimy do pana, czy mógłby przynieść nam również buty, które ma do tych nart. On mówi, proszę pana, to świetne markowe buty. Nie wiem jakiej firmy, ale świetne markowe buty jutro przyniosę. I pan przyniósł 40-letnie Salomony SX60 w rozmiarze 46 dla 11 czy 12-letniego dziecka. No słuchajcie, no po prostu to jakaś masakra kompletna. I myśmy mówili, a czy może pan jeszcze przynieść to dziecko do tych butów, żeby zobaczyć, czy sięgają mu do kolan, czy powyżej, bo możliwe, że... że usztywniają. Także naprawdę, no i pan się z nami upierał. Ja mówię, proszę pana, niech pan lepiej to dziecko, ile to dziecko jeździ na tych nartach w ciągu roku? No jeździ na tydzień w czasie ferii. To lepiej niech pan pójdzie do Makro, kupi buty za 140 zeta w jego rozmiarze i elastyczne na tyle, że będą współpracować z tymi nartami o długości 1,40 m. Nie, proszę pana, bo są świetne markowe buty. Ja w nich jeździłem, mój dziadek w nich jeździł i tam jeszcze parę osób w rodzinie w nich jeździło. No, i wnuczek też będzie jeździł. Na dodatek te buty tak śmierdziały, że zabijały. Co? Nie wiem, to dla sportowców. Jeszcze jedna rzecz, co Wojtek zwrócił uwagę, ale to jest tylko dla sportowców. Buty narciarskie, które wychodzą z pudełka i osoby, które chcą mieć tak zwaną wysokość normowaną przez FIS, one nie spełniają tych norm. Trzeba do nich podbić podeszwy, a następnie obciąć, sfrezować obcasy i palce do rozmiaru takiego, jaki jest konieczny w wiązaniach. Niewiele serwisów w Polsce robi to frezowanie. Dlatego, że trzeba mieć po prostu specjalnie bardzo precyzyjną maszynkę, która idealnie równo przytnie, bo inaczej nie będą buty działały w wiązaniach.
Ale buty sportowe wymagają takiego podbicia, żeby dobrze funkcjonowały z nartami, bo tak ten zestaw jest zaprojektowany. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że nudziłem aż tyle czasu. Do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję.